Halo, halo, wybiła 19. Witam serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór. Witam z Wrocławia. Czy jest z nami ktoś? I gdzie jesteście? Napiszcie na czacie, przywitajcie się ze mną i powiedzcie, czy dobrze słychać, czy widać też, ale mam nadzieję, że tak. Widać, słychać w Poznaniu. Świetnie, dzień dobry Anno, dobry wieczór. Świetnie, jesteście z Łodzi, ekstra, bardzo się cieszę. I Łódź, znowu wita nas Kasia i Małgosia, dobry wieczór. Dzień dobry, właściwie wiecie co, 19, latem to jeszcze dzień w pełni, do prawie 22 niemalże można jeszcze spacerować w całkiem dobrej widoczności. Nawet ze Szczecina, Pomorskie, świetnie, i Łódź również pozdrawia. Ja też pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, których znam i których nie znam. Jeżeli są z nami dzisiaj nowe osoby, to ja się jeszcze tylko szybko przedstawię. Nazywam się Joanna Panasewicz, jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, uczę w szkole w Chrząstawie Wielkiej pod Wrocławiem. Jestem też trenerką w programie Zaprogramuj Przyszłość i właśnie dlatego dzisiaj prowadzę z Wami ten webinar. Jest to dzisiaj drugie nasze spotkanie z cyklu Jak robić karty pracy, więc jeżeli ktoś z Was nie był na poprzednim webinarze, to wcale się nie martwcie, ponieważ mamy nagranie tego webinaru. Jeżeli popatrzycie po prawej stronie na czat, to u góry jest przypięty link właśnie z poprzednim webinarem i jeżeli ktoś myśli, że stracił coś albo czegoś nie będzie wiedział, to niech się wcale nie martwi, bo można ten webinar obejrzeć w każdej dowolnej chwili, więc możecie sobie ten link zapisać. Pamiętajcie też, że na naszym kanale, na kanale YouTube Cyfrowego Dialogu znajdziecie wszystkie inne nagrania webinarów i łącznie z tym dzisiejszym one tam będą wisiały po wsze czasy, aż dopóki YouTube będzie istniał, więc mam nadzieję, że dziękuję Marlena. Marlena jest dzisiaj z nami i będzie mi pomagała tutaj na czacie, więc już tutaj widzę, że wrzuciła nam link do naszego kanału i tam możecie zobaczyć wszystkie webinary, które odbyły się wcześniej. To jest też dobra okazja do tego, żeby sobie przypomnieć niektóre rzeczy, bo czasem coś nam umknie i można spokojnie do tego wrócić. No dobra, to zaczynamy. Słuchajcie, ja tylko tak przypomnę, powiem, na czym oparłam poprzedni swój webinar, bo troszeczkę dzisiaj to też wykorzystam. Dzisiaj jestem trochę na innym systemie, to znaczy wcześniej prowadziłam webinar w systemie, korzystając z systemu Windows, specjalnie, żeby też pokazać Wam, użytkownikom, jak to wygląda w praktyce. Dzisiaj niestety mam trochę inny system, ale myślę, że te rzeczy, które pojawiły się wtedy, one jakby pojawią się dzisiaj, ale postaram się też wytłumaczyć, jak można to zrobić na Windowsie, bo są to rzeczy bardzo podobne. I poprzednim razem właśnie opowiadałam o takim narzędziu, które jest charakterystyczne dla systemu Windows i to narzędzie nazywa się wycinanie, ponieważ z niego w zasadzie bardzo mocno korzystaliśmy podczas tego webinaru i ono przydaje się wielokrotnie do właśnie tworzenia różnorodnych kart pracy i dzisiaj też będę z tego narzędzia korzystała i żebyście tylko po prostu wiedzieli, o co chodzi, jeżeli będę mówiła na przykład robimy sobie zrzut ekranu albo print screen albo robimy wycinek danego fragmentu, który znajdziemy na przykład w sieci, to właśnie wykorzystujemy to narzędzie wycinanie. Można go znaleźć w Windowsie, wciskając skróty klawiszowe Windows, Shift i S. To możemy w tym momencie jakby włączyć to narzędzie, można je sobie też przypiąć do paska zadaniowego, który mamy na samym dole i ja mam na przykład w szkole tak, że właśnie to narzędzie wycinanie mam cały czas tam przypięte, tak samo jak przeglądarkę na przykład, którą uruchamiamy jednym kliknięciem, tak samo właśnie to narzędzie jest bardzo, bardzo przydatne. Korzystaliśmy też z narzędzi Google'a, ponieważ to jest też takie dobrodziejstwo, które mamy w zasięgu ręki, bo macie to też i na swoich komputerach, i na swoich tabletach projektowych, i też na telefonach. Jeżeli korzystacie z telefonu z systemem Android, to możecie korzystać z narzędzi Google'a. Oczywiście na iOS-ach też można bez problemu, bo czy to w przeglądarce Chrome na przykład, czy też po zainstalowaniu aplikacji na przykład na iPhonie, dysku Google'a czy Gmaila, możemy z nich bez problemu korzystać. Więc karty pracy, które robiliśmy ostatnio, robiliśmy właśnie w narzędziach Google'a, a właściwie w prezentacji Google'a. I pokazywałam Wam, jak bardzo prosto można wykorzystać te prezentacje Google'a do tego, żeby stworzyć dosyć ciekawe, moim zdaniem, i przydatne karty pracy. Bo jeszcze muszę Wam też powiedzieć, że ja jestem taką osobą, która w zasadzie trochę stroni od kart pracy, bo bardziej jestem też nastawiona na taką pracę czynną, naukę przez działanie, ale nie ukrywam, że czasem z tych kart pracy korzystam i raczej tworzę swoje własne karty pracy niż korzystam z tych właśnie gotowych, które są w ćwiczeniach, bo one są bardzo odtwórcze i często jest tak, że one są nieczytelne, jest tego dużo w kartach pracy, pewnie też macie takie doświadczenia, więc czasem jest tak, że po prostu robię sama te karty pracy i najbardziej przydają mi się właśnie do tego prezentacje Google'a. Pokażę Wam teraz szybciutko, ja sobie tylko udostępnię ekran. Pokażę Wam kilka prezentacji, które stworzyłyśmy ostatnio. Za chwilę, o właśnie, za chwilę już będziecie widzieć mój ekran, o właśnie, teraz już powinniście to zobaczyć. Dobra, i poprzednim razem, kiedy się spotkaliśmy, pokazałam Wam, jak zmienić orientację, położenie kartki w prezentacjach Google'a i mam nadzieję, że osoby, które są dzisiaj z nami, albo to pamiętają, albo wiedzą, ale jeżeli ktoś jeszcze nie wie i chciałby się dowiedzieć, to napiszcie proszę na czacie, to ja to mogę szybciutko pokazać. Robiliśmy sobie takie karty pracy jak na przykład właśnie zabawa z muchą, dokładaliśmy tutaj różnego rodzaju ścieżki ruchu przy pomocy strzałek, czy też wszystko chcecie, dobra, przy pomocy strzałek, bądź też na przykład przy pomocy takich gotowych skryptów, które robiliśmy na stronie Code.org, bo jak zapewne wiecie, na stronie Code.org prosimy o przypomnienie, dobra, to ja już za chwilę przypomnę. Na stronie Code.org, jak wiecie, mamy różnego rodzaju sytuacje do rozwiązania i tam dzieciaki muszą tworzyć swoje własne skrypty. Jak wejdziemy sobie w jakiekolwiek zadanie, gdzie mamy możliwość stworzenia skryptów ze strzałek, to wystarczy, że zrobimy sobie jakikolwiek skrypt i zrobimy zrzut ekranu, wycinek, kawałek ten fragment, który potrzebujemy, zapiszemy to jako plik na dysku i wtedy dorzucimy to do naszej karty pracy. Ja nie będę do tego wracała bardzo mocno, bo to wszystko macie też w tym pierwszym webinarze, więc zachęcam, ale pokażę Wam szybciutko, jak zmienić orientację właśnie takiej prezentacji. Więc jak sobie włączymy nową prezentację, czyli musimy wejść sobie na dysk Google'a, odpalimy sobie nową prezentację, chwilę musimy poczekać, bo trochę internet mi zwolnił, o właśnie, dobra, teraz się ładuje i jak wejdziemy sobie na tę nową prezentację, to zobaczcie, tradycyjnie ona jest zrobiona tak, że jest poziomo, natomiast kartka papieru, którą drukujemy, jest pionowa i tak byśmy chciały na przykład wydrukować naszą kartę, to uwaga, co robimy? Wchodzimy sobie w plik, i wybieramy sobie na samym dole prawie ustawienia strony. I teraz zobaczcie, możemy sobie zmienić ustawienia tej strony, będzie to obraz panoramiczny, tak jak już jest teraz, czyli to 16:9. Można zmniejszyć troszeczkę ten obraz w takiej orientacji, znaczy w takiej proporcji 4:3, ale uwaga, żeby zrobić kartkę pionową, to musimy wybrać tutaj opcję niestandardowy. Proszę bardzo i teraz zobaczcie. Mamy tutaj centymetry i wystarczy, że zmienimy te centymetry kolejnością, bo to jest dłuższy bok, szerokość, a to jest wysokość tej kartki, więc teraz to zamienię i teraz wiedząc, że kartka ma mniej więcej 30 centymetrów na 21, to tutaj w tej pierwszej wartości muszę wpisać szerokość, czyli będzie to mój krótszy bok na dole. I tutaj muszę wpisać 30, czyli 21 i 30 i klikam zastosuj i zobaczcie, hop i już mam pionowy układ mojej prezentacji, ponieważ tutaj właśnie nie ma czegoś takiego, że w PowerPoincie jest tak, że możemy ustawić pionowo poziomo, natomiast czy tam w Wordzie, ale Word jest taki dosyć mało dla mnie, jakby to powiedzieć, może nie to, że intuicyjny, tylko on jest taki uparty, wiecie, tam się wszystko przesuwa i tak dalej, a tutaj w tych prezentacjach bardzo łatwo jest, można operować różnymi elementami, przesuwać je i nic nam się nie rozjeżdża. No dobra, to wrócę do naszych kart pracy, które stworzyliśmy. Pokazywałam Wam na przykład, jak można z tych wszystkich elementów, kształtów, strzałek i tak dalej zrobić na przykład ładne nagłówki, to też znajdziecie w webinarze. Zrobiliśmy sobie muchę z wyrazami, gdzie właśnie skryptami były te zrzuty ekranu z Code.org, czy też na przykład wycinki z aplikacji Scratch Junior. Przypominam, że aplikację Scratch Junior możecie sobie też zainstalować na komputerze i już Wam tutaj wrzucę szybciutko link, ale też zobaczycie, gdzie to można znaleźć. Zobaczcie, jak wejdziecie na bloga naszego, bloga Cyfrowego Dialogu, to po wejściu na stronie w popularnych postach ten pierwszy post właśnie jest o tym, jak zainstalować Scratcha Juniora na komputerze. I jak klikniecie sobie na ten post, to tutaj macie całą instrukcję, jak zainstalować Scratcha Juniora na komputerze. Możecie też polecić zainstalowanie Scratcha Juniora dzieciom i one mogą razem z Wami, na przykład podczas nauki zdalnej, uczyć się kodowania, programowania w Scratchu Juniorze, bo nie wszystkie dzieciaki na przykład mogą mieć w domu tablety. I teraz popatrzcie, jak wejdziecie sobie w ten, ja już wrzucam tutaj Wam link. O, Marlena, dzięki bardzo, jest już link, super. I teraz patrzcie, jak wejdziemy sobie, klikniemy na ten obrazek, to mamy do pobrania dwie wersje, albo na iOS-a, albo na Windowsa. Jeżeli pracujecie na Windowsie, to pobieracie właśnie ten program i instalujecie. To chwilę trwa, to jest jakieś około 200 megabajtów do pobrania plik, który trzeba po prostu kliknąć 2 razy i zainstalować. I od tej pory Scratch Junior mieszka na Waszych komputerach. Z tym, że różnica jest taka, że w Scratchu Juniorze na tabletach mamy duszka początkowego kota, natomiast w tej wersji nie mamy kota, mamy tylko fasolkę i to jest jedyna różnica, natomiast cała reszta w ogóle absolutnie się niczym nie różni. I teraz jak sobie odpalicie takiego Scratcha Juniora, zobaczcie, to wszystko to, co widzicie na ekranie swojego komputera, możecie zapisać sobie na komputerze w postaci zrzutu ekranu. Zobaczcie, u mnie te robienie takich wycinków, zrzutów ekranu wygląda trochę inaczej, natomiast Wy jeżeli włączycie sobie Scratcha Juniora i włączycie to narzędzie wycinanie, to wtedy też zaznaczacie fragment, który chcecie sobie zapisać na komputerze. Ja robię to tak, że zaznaczam i to mi się automatycznie na moim komputerze zapisuje, tak jest po prostu na iOS-ach, natomiast na Windowsie musicie jeszcze kliknąć prawym przyciskiem myszy, zapisz jako, tak? Zapisz obraz jako i wtedy zapisujecie sobie na przykład, nie wiem, tęczowa fasolka albo rybka i tak dalej i to potem już zostaje na Waszym komputerze i możecie to wykorzystać do stworzenia jakichś kart pracy i okrasić te karty pracy właśnie obrazkami, na przykład ze Scratcha Juniora. Jak dzieciaki dostaną taką kartę pracy, gdzie będą bohaterowie, których one znają ze Scratcha Juniora, na pewno będzie to ich bardziej motywowało też do pracy i będą się cieszyły, że o, właśnie tutaj pani nam taką fajną kartę pracy zrobiła. Zobaczcie, to samo mamy na przykład ze skryptami. Jeżeli sobie ułożę jakiś skrypt, prawda, i tutaj jeszcze dołożę coś takiego, hop, to to, co tutaj zrobiłam, jak najbardziej znowu mogę sobie tu zrobić zrzut ekranu z tego, to znaczy zrzut ekranu, nie całego ekranu, tylko po prostu wycinek, czyli przy pomocy tego narzędzia wycinanie, zaznaczam sobie fragment i on mi się zapisuje tu na komputerze, ja Wam pokażę. O, proszę bardzo, za chwilę zobaczycie, ten wycinek po prostu tu mi się zapisał, widzicie, jako plik po prostu, Wy będziecie musieli go po prostu sobie zapisać. I to będzie można wykorzystać w tworzeniu kart pracy. No więc wracam do tych moich kart pracy. O, i w ten sposób właśnie, zobaczcie, zrobiłam muchę. Wstawiłam tabelkę, wpisałam wyrazy i wrzuciłam skrypty, które kierują muchą, a zadaniem dzieciaków jest odczytanie wyrazów z tego labiryntu. No dobra, pokazywałam Wam również, jak można wykorzystać Scratcha Juniora do tworzenia różnych takich kart zadaniowych i na przykład właśnie, który skrypt doprowadzi świnkę do kraba, można powrzucać kilka skryptów, tu są jeszcze dodatkowe pytania i takie karty pracy można sobie też przygotować i wykorzystać podczas zajęć. Ja Wam pokażę tutaj karty pracy, które przygotowała jedna z naszych trenerek, moja przyjaciółka Monika Walkowiak. Wrzucę Wam link do tych kart. Będziecie mogli sobie je pobrać. Powiedzcie tylko, czy on działa, to znaczy, czy jak klikniecie, to macie do tego dostęp, bo jeżeli nie, to będę musiała to inaczej udostępnić. Te karty pracy, jak one wyglądają? Zobaczcie, jak sobie kliknę tutaj na podgląd, to zobaczcie, taka karta zadaniowa wygląda w ten sposób. Mamy jakiś problem, to znaczy polecenie jest takie, wybierz duszka, piłkę, ok, dzieciak działają, super, dzięki. Wybieramy sobie piłkę, następnie dziecko ma za zadanie ułożyć skrypt i teraz uwaga, czy wiesz, co zrobić, żeby dotknięta palcem piłka zniknęła? Możesz wykorzystać wolne bloczki i tu są podane bloczki, z których dziecko powinno stworzyć skrypt, który sprawi, że ta piłka po dotknięciu zniknie. Czy na przykład jakaś tam, weźmie może taką trudniejszą, jakąś już kolejną, o na przykład kartę 9, one są też ułożone według stopnia trudności, na przykład wybierz duszka, ułóż skrypt i teraz, czy wiesz, jaką figurę geometryczną narysował duszek, zmień skrypt tak, aby duszek narysował prostokąt, czy to zadanie ma tylko jedno rozwiązanie, no i tutaj zobaczcie jakby, jest karta zadaniowa, dziecko wie, co ma robić, mogą się wymieniać tymi kartami. To jest naprawdę świetna pomoc do tego, żeby wprowadzać dzieciaki w świat Scratcha Juniora. Oczywiście, jak skończą się pomysły z tych kart, które tutaj są, możecie zrobić kolejne własne, ale myślę, że tych jest tak dużo, że na pewno Wam wystarczy na niejedną lekcję. Zobaczcie, 15 kart zadaniowych można wydrukować w 2 egzemplarzach i spokojnie wystarczy dla całej klasy. Można je wydrukować też pomniejszone, bo one są zrobione tak, że od razu drukuje się na formacie A4, ale zobaczcie, co zrobić, jeżeli chcecie wydrukować taką kartę, tak, żeby dwie, na jednej stronie A4 były dwie takie karty. Jeżeli sobie, tak Aniu, dokładnie tak, muszą mieć po prostu Scratcha Juniora, dostają taką kartę i one tak naprawdę w tym Scratchu Juniorze działają same. Ma to pewien walor podczas pracy, ponieważ dzieciaki mają takie poczucie, że one się same uczą i że to nie jest tak, że nauczyciel im każe wyciągnij to, zrób to i tak dalej. One jakby trochę same odkrywają tego Scratcha Juniora i to jest naprawdę świetna dla nich zabawa i nauka. Bardzo często to wyzwala różnego rodzaju nowe pomysły, jakieś takie właśnie kreatywne podejście, bo dzieciaki wymyślają, a co by było, gdybym dołożył jeszcze coś tam właśnie i to powoduje u nich taką chęć eksplorowania tego na nowo. No dobra, to pokażę Wam, jak wykorzystać właśnie prezentację Google'a do wydrukowania tych kart tak, żeby one były dwie na jednej stronie. Można to zrobić oczywiście w ustawieniach drukarki, ale nie wszystkie drukarki mają takie ustawienia, więc już Wam pokazuję, jak to zrobić. Najpierw trzeba sobie pobrać taką kartę, czyli pobieram ją sobie na dysk mojego komputera i teraz uwaga, idę do swojej prezentacji, do prezentacji Google'a i teraz zobaczcie, co tutaj jest fajnego. Jeżeli działacie w Chromie, to wszystkie pobrane pliki pokazują Wam się tutaj na dolnym pasku. Być może widzicie to już też u mnie, na pewno widzicie. Zobaczcie i teraz tu jest takie fajne czary-mary. Nawet nie muszę otwierać folderu, w którym ta karta się zapisała, bo zobaczcie, wystarczy, że złapię tę kartę na tym pasku i przeciągnę ją tutaj. Widzicie? Pojawia się taki zielony plusik. Jak ja zwolnię przycisk myszy, ciach, widzicie? Od razu pojawiło się w mojej karcie. I mogę to zrobić jeszcze raz, albo mogę tę kartę po prostu zduplikować. I używam do tego skrótu klawiszowego Ctrl+D, czyli duplikuj. Hop, widzicie? Zduplikowała mi się karta. I po prostu ją przesuwam tylko na dół. Proszę bardzo, i już mam dwie karty na jednej stronie. I w ten sposób możecie sobie przygotować wszystkie karty do wydruku i wydrukować. Potem można zalaminować, warto je zalaminować, żeby się nie niszczyły i przechowywać je przez długie lata, będą Wam na pewno służyły. Czy na start jest to dla nich łatwe, gdy dopiero zainstalują Scratcha? Wiesz co, Aniu, możesz zrobić tak, że w momencie, kiedy dzieciaki zainstalują sobie Scratcha, to na początek oswoić dzieciaki tylko z interfejsem, czyli odpalacie sobie Scratcha Juniora i pokazujesz im, gdzie wybiera się nowe duszki, gdzie dodaje się sceny, co oznaczają te kolorowe szuflady. Ja szybciutko może odpalę sobie Scratcha i pokażę Wam, na czym taka praca polega. Sekundę poczekamy. O, dobra, już jest. Jeszcze sekunda. Okej, dobra, czyli tak, wchodząc do Scratcha, one mają tu pustą jakby tablicę, ja tych projektów mam już dużo, bo robiłam ich trochę, pokazujesz im po prostu, gdzie włączyć nowy projekt, odpala się nowy projekt i opowiadasz dzieciakom, że na samym środku jest scena, na której są duszki, które coś będą robiły. Po lewej stronie wybieramy nowe duszki, po kliknięciu na plusik otwiera nam się biblioteka duszków, gdzie możemy znaleźć dużo duszków, ale też możemy narysować swoje własne. Po prawej stronie dodajemy nowe sceny, tych scen może być 4. I pod spodem mamy szuflady, w których mamy bloczki, a jeszcze niżej mamy tak zwany pulpit, ja to nazywam stół, na którym układamy puzzle albo pulpit taki roboczy i tutaj przeciągamy sobie te bloczki i budujemy z nich skrypty. I jeżeli dzieciaki będą wiedziały to właśnie, co teraz Wam powiedziałam i pokazałam, to w momencie, kiedy one dostaną takie karty, a potrafią czytać, no to myślę, że bez problemu poradzą sobie z tymi zadaniami, bo te zadania są naprawdę bardzo proste. Zobacz, one muszą tak naprawdę wybrać tylko jednego duszka, przepisać skrypt, czyli ułożyć te bloczki tak, jak jest pokazane na karcie, sprawdzić, co się zadzieje, a potem przeczytać te pytania dodatkowe i spróbować zmodyfikować ten projekt. Także myślę, że jak najbardziej właśnie na sam początek pracy w Scratchu te karty się nadają. Także możesz spróbować, mam nadzieję, że się uda. Dobra, to mamy te sytuacje zadaniowe. I pokazywałam Wam również, jak zrobić sudoku, też nie będę się przy tym zatrzymywała, ponieważ no, tak jak mówiłam, to wszystko jest też na poprzednim webinarze, szkoda byłoby teraz zabierać czas. Pokazywałam Wam również, jak zrobić na przykład przy pomocy duszków, które wycięłam ze Scratcha Juniora, takie zadania matematyczne, które zapewne ostatnio często na Facebooku widzieliście, jeżeli są z nami panowie, gdzie możemy tak, już wrzucam jeszcze raz, Aniu, link do tych kart, gotowych projektów. Projektów niestety nie można udostępniać w sieci, ponieważ Scratch Junior całej swojej doskonałości ma też oczywiście jakby minusy, ponieważ nie można tych projektów wygenerować tak, że na przykład można gdzieś umieścić w sieci. To znaczy jest tam taka możliwość, żeby wysłać do kogoś projekt mailem, ale z tego co wiem, ostatnio tam testowaliśmy to z trenerami i to nie za każdym razem działa, więc, ale wiesz co, podpowiem Ci, że na kanale YouTube, właśnie na naszym kanale Cyfrowego Dialogu znajdziesz kilka webinarów dotyczących Scratcha Juniora. Uwaga, uwaga, polecam Wam również webinary dla dzieci, które ja prowadziłam, między innymi nie tylko ja, ale prowadził też Krzysztof Jaworski, Agnieszka Chomicka-Bosy, Teresa Smoleń, gdzie właśnie wykorzystywaliśmy też Scratcha Juniora i one są pod hasłem Amazon Kimbloteka, ponieważ w połączeniu właśnie z Amazonem prowadziliśmy takie webinary dla dzieci i tam kilka z tych projektów, które widziałaś tutaj na moim Scratchu, się pojawiło. Jeżeli Marleno, dałabyś radę znaleźć te... O, jest, dobra, dzięki. Marlena wrzuciła link z tymi webinarami i jeżeli sobie przejrzycie, to tam jest kilka moich lekcji, które prowadziłam dla dzieciaków właśnie ze Scratchem Juniorem i tam te projekty się też pojawiły. No dobra, wracam do tych łamigłówek matematycznych. No właśnie, Małgorzata pisze, że one są super i ja, wiecie co, pomyślałam sobie, że można też wykorzystać właśnie te duszki ze Scratcha Juniora i samemu zrobić sobie taką kartę pracy. Wystarczy je po prostu powklejać, prawda, dołożyć znaki, wymyślić, jakie to będą liczby i dzieciaki później będą miały za zadanie przeliczanie tego i wpisywanie. Ja potem... Przepraszam, pokażę Wam, jak jeszcze wykorzystać taką kartę pracy, żeby przerobić ją na tak zwaną interaktywną, ale to dopiero jakby w późniejszej części naszego webinaru, więc bądźcie proszę cierpliwi, do tego wszystkiego dojdziemy. Pokazywałam też, jak zrobić kubeczki kolorowe i te kubeczki, które tu widzicie, to nic innego, kochani, jak... Już Wam pokażę. To nic innego jak kształty, które można wstawiać. Zobaczcie, tutaj mamy taki trapez, proszę bardzo, i mamy już kubeczek, tak? Wystarczy go albo zrobić przezroczystym i wtedy mamy biały kubek, a jeżeli zaznaczymy sobie tutaj wiadro z farbą, to mamy kubek czerwony i możemy robić różnego rodzaju symulacje wież, czy to matematycznych, czy też takich logicznych, albo na przykład na zasadzie takiego odwzorowywania, albo nie wiem, czy znacie taki patent, kiedyś Zyta Czechowska i Jola Majkowska na swojej stronie specjalni.pl, wiecie co, za kolorowe kubeczki specjalni.pl, nawet Wam pokażę, jak ja tego szukam, bo ja, zakodowane działania w kolorowych kubkach, wrzucę Wam link do tej strony. One opracowały kilka kart, zobaczcie, gdzie właśnie wykorzystały te kubeczki jako wartości matematyczne, wartości liczbowe i na przykład zobaczcie, bardzo proste zadanie, gdzie kubek niebieski oznacza liczbę 1, czerwony 2 i tak dalej i dzieciaki mają za zadanie na przykład policzyć, jaka jest suma czy też na przykład jakieś takie większe liczby. Tak więc szukajcie też, dużo pomysłów właśnie tworzą Zyta i Jola, na swoim blogu umieszczają. Można też na przykład zrobić tak, że kolorowe kubeczki to będą jakieś litery i trzeba na przykład odczytać, jaki to wyraz, tak? I zapisać. Więc takie właśnie karty, jak tu widzicie, to wszystko też możecie na przykład właśnie zrobić w tych prezentacjach Google'a, bo jeżeli wiemy, że taki kubeczek to nic innego jak trapez, to po prostu wystarczy tylko sobie powrzucać kilka tych trapezów, a musicie też wiedzieć, że jest tutaj też możliwość, oj, przepraszam, bo mi się tutaj coś wpisało, jest tutaj też możliwość jakby, zobaczcie, przesuwania tych kubków w dowolny sposób i nic nam się tutaj nie przesunie. Nawet jeżeli ja teraz dodałabym tutaj jakąś, nie wiem, polecenie, prawda, to w Wordzie, gdybyśmy to chciały zrobić, to wszystko nam się będzie przesuwało, a tutaj zobaczcie, można to dowolnie po prostu na sobie umieszczać i w dowolnej konfiguracji sobie to ustawiać. I na przykład w ten sposób zrobiłam też kartę matematyczną wieżę, pewnie czy piramidę w sumie można byłoby to nazwać, gdzie zadaniem dzieciaków jest liczyć od dołu i wpisywać liczby na poszczególnych kubeczkach. Zawsze dwa kubeczki na dole po zsumowaniu dają nam liczbę na kubeczku, który stoi nad nimi. Więc gdzie ten trapez? Ok, już pokazuję, gdzie ten trapez. Jestem tutaj w tej karcie. Popatrzcie, jak jesteśmy w prezentacjach Google'a, to tutaj mamy wstawianie kształtu. Wstaw kształt. I teraz najeżdżam sobie na pierwszą opcję w menu. Proszę bardzo, i tutaj jest, proszę bardzo, trapez. Hop. I rysuję sobie trapezik. Tak? Hop. A jak go sobie zaznaczę, to tutaj u góry pojawia mi się wiadro z farbą i wtedy mogę wypełnić go dowolnym kolorem. O, na przykład w ten sposób, tak? I takie karty zadaniowe z kubeczkami jak najbardziej możecie sobie tworzyć. Ja na koniec udostępnię Wam tutaj te prezentacje. Niestety nie udostępnię Wam do edycji, ponieważ jeżeli każda z Was by edytowała te karty, to po jakimś czasie one się popsują, ale będziecie miały jakby wzór i pomysł na to, co można z tym zrobić. No dobra, chcę Wam pokazać coś, co nie jest też moim pomysłem. Ja zaciągnęłam ten pomysł od mojej koleżanki, przepraszam, od Moniki Czerkas, która wykorzystała tangramy właśnie w sposób taki matematyczny, ale nie tylko, znaczy nie, ona chyba językowy bardziej, ja wymyśliłam to, zrobiłam z tego matematyczną kartę. Zobaczcie, to już jest efekt końcowy. Dzieciaki dostają tangram i na tym tangramie mają zapisane działania. One muszą najpierw te działania obliczyć, potem muszą porozcinać te elementy i podopasowywać do siebie. Zobaczcie, tutaj było, kiedy wprowadzałam mnożenie, czyli wielokrotność dodawania danej liczby, to w tym momencie zrobiłam właśnie zamianę tego wielokrotnego dodawania na mnożenie. I teraz popatrzcie, tutaj dzieciaki musiały dopasować te działania do siebie. 5 dodać 5 dodać 5 dodać 5 to 20, a inaczej możemy to zapisać jako 4 razy 5 i to też jest 20. Czy na przykład tutaj 2 dodać 2 to 4, inaczej 2 razy 2, tak? I teraz pokażę Wam, i tutaj jeszcze jeden przykład, tu powstał domek, tak? I teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Zobaczcie, co musimy zrobić. W pierwszej kolejności trzeba sobie wydrukować pusty tangram, najlepiej pusty tangram wydrukować, porozcinać go i znaleźć w internecie jakiś prosty wzór, nie wiem, kotka, drzewo, w tym przypadku była to łódka. I ułożyłam sobie z tych figur tę łódkę i potem, zobaczcie, w tych miejscach tutaj, w tych miejscach tu, poczekajcie, bo chcę Wam narysować strzałkę, w tych miejscach o tu ponapisywałam, widzicie, działania. Tu było 8, dodać 8. O, ale coś tu się nie... Aha, dobra, coś tu się nie zgadza, bo tu jest 8, dodać 8, to miałoby być 2 razy 8. Źle coś połączyłam, ale tu na przykład się zgadza. O, 3 razy 6, to inaczej 6, dodać 6, dodać 6. Czyli na ściankach, które musiały się łączyć ze sobą, musiały być działania, które jakby były tożsame, tak? Można zrobić to na tej zasadzie, że na jednej ściance tutaj piszemy działanie, a tutaj wynik, tak? No i teraz, jak ja już sobie, uwaga, ponapisywałam te działania na tych ściankach, na tych bokach, to wtedy musiałam to znowu przenieść na tangram w postaci takiej elektronicznej. I potem razem z dzieciakami robiliśmy to na tablicy. Ja wam pokażę teraz, jak to zrobić. Już. O, zobaczcie, poczekajcie, tylko pomniejsze. O, zobaczcie, załóżmy, że chcę, żeby z mojego tangramu, z moich figur powstał taki kod, tak? No i teraz uwaga, wiem, że dziecko najpierw będzie musiało ułożyć niebieski kwadrat, trójkąt, przepraszam, i do niego dopasować ten czerwony. Oczywiście one nie, te kolory są tylko tutaj dla was do pokazania, żebyście wiedziały, co do czego trzeba poskładać, tak? Ja nie drukuję na kolorowo, bo jak widziałyście, dzieciaki potem sobie same pokolorowały. Ale tylko chodzi o to, żeby wam pokazać, że do dłuższego boku jednego trójkąta będą musiały przyłożyć jeden z tych krótszych, czyli w tym momencie tu i tu musi być coś, co je będzie łączyć. Na przykład załóżmy, będzie to działanie, nie wiem, 7 razy 8, tak? I teraz na niebieskim będzie, na tym dłuższym boku 7 razy 8, no to ja sobie tutaj biorę narzędzie, które się nazywa pole tekstowe, patrzcie, i tu wstawiam sobie to pole tekstowe, zwiększam sobie czcionkę na przykład na 30 i piszę tutaj 7 razy 8. Niestety tutaj tak niefortunnie jest, że mamy zamiast kropki mamy ten X nieszczęsny, więc trzeba było się pomęczyć, żeby wstawić tutaj jednak kropkę zamiast tego X-a. I teraz patrzcie, widzicie? To jest tutaj ten bok dłuższy, tak? To jest mój niebieski trójkąt. I do niego dzieciaki będą musiały dołożyć ten czerwony, więc tutaj musi być wynik 56, więc biorę sobie znowu narzędzie tekstowe, tutaj sobie zwiększam czcionkę, piszę 56 i teraz patrzcie, ja mogę sobie to, widzicie, o, przesunąć, czy też jakby obrócić, tak, żeby ten wynik nie był w pozycji takiej poziomej, tylko że w tym momencie mogę sobie obracać to. No dobra, no to teraz patrzcie, do dłuższego czerwonego trójkąta będzie musiał być przyłożony dłuższy bok tego mniejszego, na przykład tego tutaj, prawda? No to tak, tu sobie napiszę działanie znowu, załóżmy, nie wiem, 4 razy 7, ok, to się równa, muszę zwiększyć tylko czcionkę na 30, żeby to było czytelne i ustawiam sobie, poczekajcie, bo mi się teraz przesunęło bardzo, o, proszę bardzo, ustawiam sobie to tu, to jest trochę pracochłonne, słuchajcie, ale jak sobie zrobicie kilka takich, albo na przykład jeżeli zrobicie w jednej szkole jakąś bazę takich materiałów, to jak 2 czy 3 nauczycielki zrobią coś takiego, to potem możecie się tym po prostu wymieniać. Dobra, i do tego teraz muszę tutaj dopasować wynik. No to tutaj sobie wstawiam, tylko zmienię od razu na 30. 4 razy 7 to 28. Ok, proszę bardzo. Jest to trochę dłubaniny z tym, ale wiecie co? Frajda dzieciaków jest naprawdę niesamowita. Jak one sobie później to rozcinają i dokładają i nagle mówią, wow, ale coś tu wychodzi. Jak one właśnie widzą, że wychodzi jakiś kot, jakaś łódka, domek i tak dalej, to jest naprawdę genialne. To trochę przypomina Trimino, tak się chyba nazywa, już nie kojarzę dokładnie nazwy, takie trójkąty, które też mają na swoich brzegach właśnie działania i odpowiedzi i wtedy układając je odpowiednio dopasowujemy właśnie na przykład działanie i wynik i o, Trimino, dziękuję Ela, świetne, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to tak wytłumaczyłam, że jest to w miarę dla Was czytelne i wiecie o co chodzi. Ja Wam jeszcze udostępnię ten... O właśnie, tak, można trójkąty, świetnie, cieszę się. Będziecie wiedzieć mniej więcej jak to wykorzystać. Chciałam Wam jeszcze pokazać kolejną, dzisiaj mam bardzo dużo pomysłów, więc mam nadzieję, że to wszystko zdążymy zrobić. Ja wiem, że Wasza głowa będzie po tym webinarze taka duża, ale nie martwcie się, będzie czas przez wakacje, żeby to wszystko sobie w głowie ułożyć i od nowego roku szkolnego wykorzystać. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie taką stronę jak Zamiast Kserówki, polecam Wam bardzo serdecznie. Zamiast Kserówki tworzą nauczycielki, które należą do grupy SuperBelszy Minik, do której też między innymi ja należę. Świetnie, że znacie, cieszę się. Tam jest bardzo dużo pomysłów, jest też trochę pomysłów na kodowanie, chociaż bardziej skupiamy się właśnie na tym działaniu takich bezkserówkowym, nauce przez działanie, takiej nauce czynnościowej. I tutaj też właśnie Zyta Czechowska umieściła swój pomysł na kodowanie z językiem polskim. I ona wykorzystała tutaj taki motyw kodowania ścieżkami kolorowymi i zobaczcie, to wszystko też możecie sobie zrobić na waszej macie edukacyjnej, którą macie w szkole, ale jeżeli będziecie chciały wykorzystać to na przykład w nauczaniu zdalnym, to zaraz Wam pokażę, jak zrobić takie zadanie, chociaż ono też jest tutaj do pobrania od Zyty, ale ja wiem, że czasem nauczycielki na przykład wolą sobie zrobić swoje przykłady ze swoimi wyrazami, trochę łatwiejszymi, bo akurat te wyrazy, które zakodowała tutaj Zyta, niekoniecznie mogą Wam się przydać, więc zawsze warto wiedzieć, jak można takie zadanie zrobić. Wrzucam Wam już tu szybciutko link do tej strony, gdzie możecie sobie to zadanie obejrzeć, ale o co tutaj chodzi? Zobaczcie, one najpierw na macie ułożyły z liter wyrazy. Widzicie? Najpierw ułożyły sobie wyrazy. Potem na drugiej kratownicy, tak samo jak wyglądają te wyrazy, ułożyły ślad z kolorowych kafelków. Widzicie? Kolorowe kafelki. Ciach, 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 proszę bardzo. Tutaj są, widzicie, porzeczki zakodowane na żółto, a na niebiesko jest makijaż, a na pomarańczowo królowa. Potem dopełniły te plansze z tymi literami pozostałymi literami, które miały, tak? I zadaniem dzieciaków było kierować się tym kolorowym śladem, żeby tutaj odnaleźć ten wyraz. Bardzo fajne zadanie, trochę jest roboty, jeżeli chodzi o wykorzystanie maty, bo wiecie, trzeba jej poukładać kafelki, trzeba poukładać litery, więc trochę roboty jest, ale efekt jest naprawdę fajny. Możecie w ten sposób wprowadzać na przykład trudne wyrazy, albo jak w ogóle wprowadzać litery, to mogą to być wyrazy podstawowe, mogą to być na przykład wyrazy związane, nie wiem, z jakimś świętem, albo nazwy ptaków, nie wiem, odlatujących na zimę, prawda? I w momencie, kiedy odkodowujecie te wyrazy, one się pojawiają i pojawia nam się jakby cały temat zajęć. No i teraz o, popatrzcie, co do tego jeszcze Zyta tutaj zrobiła. Zrobiła taką kartę, którą już potem mogą dzieciaki wykorzystać na ławce. Czyli w momencie, kiedy przerobicie całe zadanie na dużej macie, one wiedzą już, jak to wszystko funkcjonuje, na czym polega to zadanie, to potem możecie przygotować taką kartę właśnie dla dzieciaków, którą one już indywidualnie w ławkach będą sobie wykonywały. I teraz zobaczcie, to jest bardzo prosta rzecz do zrobienia. Tak jak mówię, tu Wam mogą te wyrazy nie pasować, prawda? Można zrobić, Małgosia pisze, że można zrobić coś takiego z matą wirtualną. Tak, dokładnie. Trzeba tylko by było dołożyć skrypt. Bardzo, bardzo fajny pomysł, Małgosiu, dzięki. No i właśnie zobaczcie, te wyrazy mogą Wam wcale nie pasować, ale Wy możecie sobie zrobić po prostu swoje własne karty. I jak to zrobić? Już Wam pokazuję. Popatrzcie, idę sobie tutaj do naszej prezentacji, dokładam sobie pustą kartkę, No i teraz, jak to działa? Pamiętacie, tam było tak, że potrzebowaliśmy kratownicę, dwie i jakieś miejsce, gdzie dziecko będzie musiało wpisać wyraz. Okej, nie ma sprawy. No to co sobie wstawiamy? Przede wszystkim wstawiamy sobie najpierw jedną tabelkę. Na przykład wybieramy sobie taką 5x5. Ona nam się wstawia taka dosyć szeroka, więc my musimy sobie ją po prostu zmniejszyć i zrobić z niej w miarę taką kwadratową tabelkę. Proszę bardzo, mamy już jedną. Ona jest trochę duża, więc ja trochę ją zmniejszę. I teraz uwaga, nie muszę wstawiać drugiej tabelki. Pamiętacie, mamy skrót klawiszy Ctrl+D i duplikuję sobie i mam od razu drugą tabelkę. Zaraz obok ją sobie tu, proszę bardzo, ustawiam. O, widzicie? Hop. Już mam dwie tabelki. Ja to trochę powiększę, bo być może to małe jest u Was na ekranie. O, teraz jest większe. Dobra. I teraz jeszcze potrzebujemy jednego kształtu, w którym dzieciaki wpiszą odgadnięty wyraz. Proszę bardzo, on jest szary, nie ma problemu. Możemy wybrać sobie wiadro z farbą, ustawiamy przezroczyste wypełnienie. Proszę bardzo i zobaczcie, już prawie mamy to, co tutaj. Czego nam jeszcze tylko brakuje? Brakuje nam jeszcze tylko wyrazów i tych takich śladów, prawda? No dobra, no to w takim razie tutaj, w tym miejscu będziemy wpisywać sobie litery. Na przykład, nie wiem, wybierzmy sobie królewna. K, r, u, l, e, w, n, a. Dobra, musiałam sprawdzić, czy mi się zmieści. Królewny a. Dobra. I teraz popatrzcie, wpisałam sobie wyraz królewna. To zanim ja dopełnię tutaj te litery pozostałe, to najpierw wypełnię sobie, popatrzcie, tu pola, które dziecko będzie musiało odszukać i według tych pól odczytać wyraz. I teraz zobaczcie, wystarczy, że kliknę na komórkę tej tabelki, wezmę kolor wypełnienia i na przykład niech to będzie czerwony, ok, i tutaj tak samo dopełniam, ale mogę jeszcze zrobić coś takiego, nie mogę tego zrobić, dobra, mogę zaznaczyć dwie komórki w ten sposób, proszę bardzo, i teraz znowu na czerwono, następną i tu mogę dwie zaznaczyć na czerwono, proszę bardzo i jeszcze tu na czerwono, hop, widzicie? I tylko jeszcze nam teraz brakuje strzałki, która pokaże, w którym miejscu mam zacząć. Czy mam zacząć tu, czy tutaj u góry? No więc biorę sobie po prostu strzałeczkę, proszę bardzo, rysuję sobie tutaj, hop. O, ona jest taka dosyć wąska, ja Wam jeszcze to powiększę, żebyście widziały lepiej, proszę bardzo. Ona na razie jest wąska, ta strzałka, ale uwaga, uwaga, jak tutaj sobie rozwiniecie szerokość linii i zrobicie 4 piksele, widzicie? Strzałka się powiększyła. Proszę bardzo, widzicie? I już mamy zakodowany wyraz. No to co teraz musimy zrobić? Po prostu w pozostałych polach wpisać jakiekolwiek litery, prawda? Jakie bądź. To już tutaj nam w ogóle nie przeszkadza. Jedną rzecz tylko zrobiłam źle, ponieważ teraz jak ja już dopełnię sobie tutaj to literami, to następną tabelkę będę musiała albo zrobić od nowa, albo będę musiała, poczekajcie, pomniejszę to teraz, o widzicie? I wystarczy tylko dołożyć tutaj polecenie. Tylko wiecie co? Zanim dopełniłam to tutaj literami, to powinnam była sobie te dwie tabelki najpierw skopiować, zduplikować, tak? Wiecie o co chodzi, żeby po prostu mieć najpierw szablon, zrobić sobie szablon, proszę bardzo, i wtedy dopiero jak już mam wszystkie szablony, wiecie, na przykład tutaj cztery puste kratki, to dopiero dopełniać to literami, rozumiecie o co chodzi, nie? Także najpierw sobie zawsze zróbcie szablon, a potem zduplikujcie, a potem dopiero wypełniajcie to kolorami. W bardzo podobny sposób możecie zrobić zadanie z symetrią, zobaczcie. Wystarczy, że znowu wrzucicie sobie tutaj tabelki, dwie, To, co tutaj widzicie, to jest nic innego jak kreska, strzałka, linia, którą tutaj można wybrać. Widzicie, hop, oddzielam sobie to tutaj linią, proszę bardzo, i mam już linię, tak? I w jednej tabelce rysuję jakiś wzór, a zadaniem dziecka jest po drugiej stronie go odtworzyć, zrobić coś, znaczy jakby w lustrzanym odbiciu odwzorować wzór. Dobra, masło maślane, muszę się chyba napić, bo się zasuszyłam. Fajnie, Basiu, że jesteś, nie przepraszaj i na pewno jeszcze dużo rzeczy będzie ciekawych, a będziesz mogła webinar obejrzeć, bo jest nagrywany, także witam serdecznie. No dobra, to mamy, słuchajcie, symetrię i to już też wiecie, jak to zrobić, bo to jest nic innego właśnie jak wstawiona tabelka, a te pola to są po prostu wypełnienia koloru, tutaj wiadro z farbą, proszę bardzo, i możemy sobie wypełniać to w dowolny sposób. I tak, moje drogie panie i panowie, jeżeli są z nami panowie, no właśnie, tak z ciekawości, czy jest jakiś pan z nami dzisiaj? Jeżeli jest, to niech się ujawni. I w ten sposób właśnie można stworzyć bardzo proste karty pracy. Zobaczcie, to naprawdę nie kosztuje jakby dużo, no może pracy trochę tak, ale umiejętności jakichś takich wielkich, prawda? Są to bardzo proste rzeczy i tutaj to wszystko da się. To, co tu widzicie, to jest też nic innego jak kształt. Zaraz Wam pokażę jeszcze raz, bo pokazywałam to poprzednio, ale to jest też dosyć prosta sprawa. Zobaczcie, jak sobie odpalę nową stronę, dodam sobie nową stronę, to popatrzcie, co robię. Wstawiam sobie kształt, proszę bardzo, wstawiam sobie prostokąt, taki na całą prawie stronę i on na razie jest szary, więc ja go sobie robię przezroczystym i teraz popatrzcie, co robię, czary-mary. Zwiększam grubość tej kreski i zamieniam ciągłą kreskę na przykład na przerywaną i jeszcze sobie zmienię kolor na czerwony. Proszę bardzo. I mam już czerwoną ramkę do mojej karty pracy. Prawda, że proste? Ale to, co jeszcze tu widziałyście, to napis symetria. I wiecie co? Jest takie świetne narzędzie, dzięki, jest takie świetne narzędzie, dzięki któremu możecie zrobić sobie właśnie na przykład takie ładne napisy. Już Wam pokazuję, gdzie to jest. Jest taka strona The Button Factory, już Wam wrzucam link. Wszystkie linki, które dzisiaj się pojawiają, ja też zebrałam w jednym pliku, więc na samym końcu, jak dotrwacie, wrzucę wam ten plik z tymi linkami, będziecie miały do nich dostęp. Popatrzcie, tutaj w tym narzędziu możemy sobie tworzyć różnego rodzaju takie. Baton to jest inaczej po angielsku, to nie jest taki baton do jedzenia, tylko taki przycisk, tak? Na stronie na przykład, w takiej nomenklaturze nazewniczej, jak przy tworzeniu stron, mamy batony, które przyciskamy. I teraz zobaczcie, jak sobie tutaj napiszecie cokolwiek. Cześć, cześć Basia, bardzo się cieszę, że jesteście, super. Zobaczcie, jak ja sobie tutaj napiszę, no nie wiem, na przykład sudoku, hop, kliknę Enter, proszę bardzo, i już od razu mi się pojawia ten napis tutaj. Mogę sobie zmienić na przykład czcionkę. Zobaczcie, jest dużo tych czcionek różnych. Mogę sobie zwiększyć wielkość tej czcionki, że napis automatycznie robi się trochę większy. Mogę też zmienić kolor tej czcionki. Na przykład chciałabym, żeby był napis różowy. Nie, może nie chcę, bo on taki, dobra, żółty. Niech będzie lepszy. Teraz patrzcie, po prawej stronie tutaj mogę zmienić kolor mojego przycisku, tej beleczki takiej. O, proszę bardzo, na przykład zielono-pomarańczowy. O, proszę bardzo, widzicie? I to w bardzo prosty sposób, szybko można zrobić. I teraz uwaga, uwaga, pobieramy to po prostu, czyli klikamy na download i to się zapisuje tutaj, widzicie, jako PNG. PNG to jest taki bardzo bliski kolega pliku JPEG, Więc czy to będzie JPEG, czy to będzie PNG, to już będzie bez różnicy, chociaż w PNG wygląda on trochę lepiej. Zobaczcie, nie wiem, czy to widzicie, bo być może, że udostępnianie ekranu tego też tak nie pokazuje, ale jak sobie zobaczycie na waszych komputerach, że jest nieznaczna różnica w jakości tego obrazu. JPEG jest trochę gorszy niż PNG, dlatego ja często pobieram właśnie w PNG. Uwaga, klikam download. Popatrzcie, pobrało się to już tutaj, mam na dolnym pasku i dlatego też używam Chroma, ponieważ to, co pobieram, mam tu i teraz popatrzcie, jak ja wrócę do mojej karty pracy, to nie muszę otwierać folderu z tym przyciskiem, który mi się zapisał na dysku, tylko chwytam, proszę bardzo, to i upuszczam nad moją kartą, ciach, proszę bardzo, i piękny napis sudoku już mam na mojej karcie. Więc w ten sposób możecie też okrasić swoje karty właśnie takimi tytułami, jakimiś nagłówkami, prawda, do pliki. Pliki z takim rozszerzeniem nie chcą się otwierać, w sensie, że z tym PNG nie chcą się otwierać. To dziwne, bo w sumie one, bo one powinny się raczej otwierać, ale Małgosiu, jeżeli nie chcą się otwierać w tym rozszerzeniu PNG, to spróbuj pobrać jako JPEG i wtedy być może, że to zadziała. Powinno zadziałać. Albo może czasem jest tak, że na przykład w innej przeglądarce, chociaż jeżeli korzystasz z Chroma, to powinno to funkcjonować tak jak u mnie. No dobra, bardzo proszę. Słuchajcie, to jeszcze wam pokażę jedną rzecz, która jest bardzo ważna podczas przy powiększeniu napisów nie odbywa się to kosztem jakości. Jeżeli pobiorę w PNG, to nie. Jeżeli pobiorę w JPEG-u, to być może, że tak. Zaraz sprawdzimy. Popatrzcie, pobiorę to w JPEG-u. O, ciach. I teraz spróbujemy to dodać, proszę bardzo, i spróbuję to powiększyć. No, trochę jest bardziej ziarniste. Troszeczkę jest, dlatego mówię właśnie, że ten JPEG jest troszeczkę taki uboższy w jakości, a PNG jest właśnie trochę lepszy. Ale no wiecie, jeżeli nie da się tego pobrać w PNG, to pobierzcie w JPEG-u. Słuchajcie, to znaczy, jeżeli to się nie otwiera u was na komputerze, tylko wiecie co? To, że ja tutaj to tak powiększyłam, to pamiętajcie, że to jest kartka A4. Nie potrzebujecie tak wielkich tych napisów, prawda? Wystarczy, wiecie, to jest tak, że generalnie, o popatrzcie, to jest kartka A4, więc tutaj w tym momencie to i tak jest dosyć duże. Więc takich dużych nie musicie po prostu z tego robić. Dobra. Tak, Kasiu, będzie nagranie, będzie jak najszybciej wrzucone na kanał YouTube, więc przykro mi, że dzisiaj nie możesz nas słuchać, ale na pewno będziesz mogła nas obejrzeć ponownie. Słuchajcie, pokażę wam, jak... Tak, dyplomy, ale ja wam pokażę za chwilę, wam pokażę generator dyplomów też i dam wam też dyplom ze Scratcha Juniora. O, Marlena napisała, że nagranie jutro, pojutrze trafi na kanał YouTube. Dzięki, super. Słuchajcie, dam wam też dyplom dla tych wszystkich, którzy korzystali ze Scratcha Juniora z dzieciakami podczas nauki zdalnej, czy to wcześniej w szkole, i będziecie też mogły sobie wydrukować taki dyplom, ale to za chwilę, dobra? Na razie chcę wam pokazać takich kilka trików, które ja wykorzystuję podczas szukania materiałów, czy to w grafikach Google'a, czy też na Pinterestie. Pokażę wam kilka różnic w wyszukiwaniu różnych obrazów. Popatrzcie, jak wejdziecie sobie na stronę Google'a, o, jesteśmy na stronach Google'a, to jak przejdziemy sobie, popatrzcie tutaj w górnym prawym rogu na grafikę, hop, to wyszukujemy teraz w Google grafika, czyli wyszukujemy obrazów. I teraz popatrzcie, Ja bardzo często wyszukuję różnych materiałów w języku angielskim, ponieważ trochę lepsze są wyniki tego wyszukiwania. Ale nie martwcie się, że nie znacie języka angielskiego, jeżeli nie znacie, bo nie zakładam, że nie znacie, ale jeżeli ktoś nie zna, to naprawdę się tym nie przejmujcie, ponieważ narzędzia Google'a oferują Wam również tłumacza. I teraz uwaga, gdzie ten tłumacz mieszka? Jak wejdziecie na stronę Google'a, to tu jest takie 9 magicznych kropek. Ja zawsze je nazywam, bo one kryją w sobie bardzo dużo dobrodziejstw, między innymi Wasz dysk. I tu jest też tłumacz. Popatrzcie, jak klikniecie sobie na tłumacza, to ustawiacie sobie tłumaczenie na przykład z polskiego na angielski i uwaga, my będziemy chciały dzisiaj wyszukać sobie tygrysa. Wpisuję sobie tygrys i od razu wiem, że po angielsku on nazywa się tiger. Mało tego, mogę sobie ten wyraz po prostu skopiować. Zobaczcie, klikam tutaj, kopiuj. I ten wyraz tiger został skopiowany. Ok, wracam teraz do Google grafiki, ponieważ ja chciałam wyszukać sobie grafikę. I teraz popatrzcie, wklejam tutaj, o proszę bardzo, wklejam sobie tiger i uwaga, co mi się pojawia. No dobra, wpisałam słowo tiger, pojawiły mi się zdjęcia tygrysa. Tylko że ja do mojej karty pracy to w zasadzie nie chciałabym takiego zdjęcia tygrysa. Wolałabym na przykład takie, wiecie, zdjęcie bajkowe, żeby to był taki, na zasadzie takiego obrazka. To do słowa tiger muszę sobie dopisać słowo clipart. I teraz patrzcie, jak automatycznie zmieniły się wyniki wyszukiwania i dostaliśmy w prezencie, proszę bardzo, same tygrysy, już takie właśnie typowo albo bajkowe, albo nawet tygrys taki bez tła, prawda? Jako właśnie taki clipart. Pamiętajcie tylko, żeby nie korzystać z takich clipartów, które mają na przykład tak jak tutaj znak wodny, no to już od razu też wiadomo, że jest to grafika, która nie jest na wolnej licencji i raczej nie powinno się z niej korzystać, chociaż na użytek edukacyjny w momencie, kiedy dajecie dzieciakom kartę pracy w szkole, możecie z tych grafik też jak najbardziej korzystać, tylko te ze znakami wodnymi już nie są, nie wyglądają tak fajnie. Żeby sprawdzić, czy dana grafika jest na wolnej licencji, to warto sobie zaznaczyć, uwaga, w narzędziach tego wyszukiwania prawa użytkowania do ponownego wykorzystania. I tutaj niestety tych grafik już jest trochę mniej. Tak jak widzicie, nie wszystko jest właśnie na wolnej licencji. Musicie też pamiętać, ostatnio widzę właśnie dużo na przykład takich prezentacji w Geniali powstaje, które zawierają dużo grafik, które nie są na wolnej licencji, a ponieważ te wszystkie prezentacje są upubliczniane, bo one są dostępne w internecie dla każdego, no to niestety to jest to jako rozpowszechnianie, więc tu w tym momencie trzeba uważać z tymi grafikami. Ale jeżeli potrzebujecie takiej grafiki tylko do karty pracy, którą wydrukujecie i dacie dzieciakom w szkole, to jak najbardziej możecie z tych grafik korzystać bez tego odsiewania, czyli z taką dowolną licencją i wtedy możecie z nich po prostu skorzystać. Ale uwaga, bo jeżeli słowo clipart zamienicie na przykład na słowo coloring, to popatrzcie, co teraz macie. Proszę bardzo, same kolorowanki. Czyli można wydrukować sobie tygrysa, czy jakiekolwiek inne zwierzę, które sobie tam wyszukacie, jak ono brzmi po angielsku i będziecie mieć kolorowankę. Ale pokażę Wam jeszcze jedno słowo magiczne, którego używam i które bardzo lubię. Uwaga! Pierwsze to było clipart, drugie to było coloring, a trzecie słowo to jest słowo craft, które oznacza pracę jakąś taką plastyczną. Jak wpiszecie sobie tiger i wpiszecie do tego craft, to popatrzcie, ile macie pomysłów na to, co można zrobić, jak można zrobić tygrysa, na przykład z rolki po papierze toaletowym, czy z kubeczka, czy z papierowego talerzyka, czy z takiej papierowej torebki na przykład, tak, czy z patyczków drewnianych, czy z czegokolwiek Wam się tam zamarzy. Zobaczcie, ile tygrysów można zrobić. Prawda, że fajne? Wystarczą 3 słowa: clipart, coloring albo craft. Craft to jest właśnie takie słowo na prace plastyczne, więc jak wpiszecie sobie na przykład craft i teraz wpiszecie for kids i jeszcze dopiszecie do tego na przykład Christmas, to proszę bardzo, ile macie pomysłów na prace plastyczne, ale takie z kolei jakby wyniki wyszukiwania i taki sposób szukania też działa na przykład na Pinterestie. Nie wiem, czy cieszę się Ania, dzięki Ewa. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie Pinteresta, ale jeżeli nie znacie, to polecam, szczególnie jeżeli znacie, to wiecie, o czym mówię. Pinterest jest taką mega wielką kopalnią pomysłów. Ja tutaj właśnie też szukam bardzo często pomysłów na prace plastyczne i na przykład zobaczcie, niedługo będzie jesień. Jesień po angielsku to jest autumn i na przykład craft. Chociaż jesienne takie crafty, czyli jesienne prace plastyczne. Chociaż czasami też zamiast autumn piszemy fall, ponieważ mamy brytyjski, angielski, amerykański, angielski i to są te różnice, ale czy wpiszemy autumn czy fall, to też dostaniemy właśnie pomysły na prace plastyczne jesienne. Jeżeli wpiszecie sobie tutaj na przykład, nie wiem, Mother's Day craft, a dobra, zamiast apostrofu dam średnik, okay, Mother's Day craft, to znajdziecie pomysły na prace plastyczne dla mamy, prawda, na Dzień Mamy, czy cokolwiek innego. Dobra, co jeszcze? Aha, właśnie, ale ja nie chciałam o pracach plastycznych, bo temat naszego spotkania nie dotyczy prac plastycznych, ale jakby chciałam od tego wyjść, żeby Wam pokazać te sposoby wyszukiwania. Wiecie co, ja tutaj na Pinterestie też wyszukuję karty pracy, ale nie po to, żeby je pobrać, bo one bardzo często są w języku angielskim, tylko po to, żeby się zainspirować i żeby zobaczyć, jakie są pomysły na tworzenie tych kart pracy, bo wiecie co, te angielskie nauczycielki, one mają naprawdę tak fajne pomysły, że bardzo często z tych pomysłów korzystam. I ja Wam pokażę na przykład, jak wyszukać takie karty pracy dla dzieci. Karty pracy po angielsku to worksheets i jeżeli wpiszemy na przykład for kids, czyli dla dzieci, proszę bardzo, worksheets for kids, ja Wam tutaj wrzucę to, okay. Super, bardzo się cieszę Magda, że robisz też tak, bo to jest właśnie bardzo fajny sposób, popatrzcie, te karty pracy, które one robią, są naprawdę tak fajne, gdyby wyglądały na przykład tak, wiecie, karty pracy, które dzieciaki dostają razem z podręcznikami, to myślę, że dzieciaki też chętniej by je, no nie to, że wypełniały, bo nasza praca nie polega i ich praca nie polega na wypełnianiu kart pracy, ale myślę, że ta praca troszeczkę byłaby dla nich też ciekawsza. I teraz popatrzcie, jakie fajne, no kurczę, te obrazki są takie i ciekawe i przyjemne i zobaczcie, dla najmłodszych, tak, do wpisywania pierwszych liter, czy nawet zobaczcie te słupki, one są jakoś tak fajnie opracowane, że nie wyglądają tak odstraszająco, czy na przykład jakieś, zobaczcie, o wyszukiwanie wyrazów, tutaj mamy coś takiego, widzę, że mój internet zwalnia coraz bardziej. Zobaczcie, wyszukiwanie wyrazów, oni uczą też trochę inaczej czytania, bardziej też globalnie można powiedzieć, ale to można z tego po prostu skorzystać, z tych pomysłów i je przenieść. Zobaczcie, nic innego jak tabelka, tu można sobie znaleźć po prostu jakiegoś czy kwiatka, czy nawet wstawić jakiegoś kwiatka i w tym wypisać wyrazy, a tutaj te wyrazy dzieciaki będą miały za zadanie wyszukiwać. Zobaczcie, tu zawsze jest dodany jakiś ludzik, prawda, jakiś taki obrazek, taki zaciekawiający. Bardzo często oni też mają takie karty, gdzie dzieciaki wpisują swoje imiona, bo oni zbierają to potem albo w jakichś takich jednych segregatorach, albo pani jak zbiera, bo raczej właśnie też oni nie mają kart pracy takich, to znaczy ćwiczeń, tak? Tylko karty pracy, które nauczyciele im oferują, a potem to składają w segregatory. No i pracują z zeszytami, tak? I w te zeszyty sobie tam różnego rodzaju rzeczy wklejają. Więc podręczników niejednokrotnie też nie posiadają, więc jakby na tym się opierają i te karty pracy, zobaczcie jak one fajnie wyglądają, ja bardzo je lubię i bardzo lubię też podpatrywać jakby taki ten, wiecie, deseń tej karty pracy, tak? I jak to może, zobaczcie, no z taką fajną rameczką, proszę bardzo, zrobioną, no całkiem inaczej to wygląda. I podpatrując to, robię po prostu te karty pracy właśnie w PowerPoincie. Worksheets for Kids, tak. Natomiast na Pinterestie polecam Wam, możecie mnie odnaleźć, można wpisać sobie Joanna Panasewicz i możecie odnaleźć mój jakby profil, natomiast ja mam na swoim profilu taką tablicę, która się nazywa Kodowanie Unplugged i tam właśnie znajdziecie kilka pomysłów, które przypięte mam do tej mojej tablicy dotyczące właśnie kodowania i parę rzeczy jest takich, że można sobie pobrać, bo są jakby też udostępniane te materiały, ale ja to też bardzo często traktuję jako taką bazę pomysłów i na podstawie tego, co tu widzę, robię też często swoje własne karty, wzorując się tutaj przykładem tego, co widzicie. Ja wrzucę Wam link. Osoby, które mają na Pinterestie swoje konto, to po kliknięciu będą od razu mogły przejść do tej tablicy i możecie sobie obserwować też moją tablicę, możecie sobie poprzepinać do siebie na swoje tablice te pomysły, ale możecie je też poobserwować. Jeżeli ktoś nie ma konta, to niestety z Pinterestu nie może korzystać, musi się niestety zarejestrować, ponieważ no, nie jest to możliwym, żeby przeglądać sobie te różnego rodzaju i wyszukiwać różnego rodzaju pomysły, trzeba właśnie niestety założyć konto. No dobra, to mamy sposób na wyszukiwanie, to lecimy dalej, mamy jeszcze trochę czasu, to pokażę Wam jeszcze kilka innych fajnych miejsc i rzeczy, z których Wy możecie skorzystać właśnie tworząc różnego rodzaju karty pracy. Jest taka strona, która się nazywa, poczekajcie, ja wejdę sobie na główną stronę, która się nazywa SendTeacher i wrzucam Wam już link do tej strony, proszę bardzo, hop. Przypominam, wszystkie linki zebrałam, także będziecie mieli też w jednym miejscu. Jest to strona też anglojęzyczna, ale znowu nie rezygnujcie z używania tej strony w momencie, kiedy nie znacie języka angielskiego, bo ona jest też bardzo prosta w obsłudze. Ja Wam pokażę kilka rzeczy, po które warto tam sięgnąć i mam nadzieję, że to też nie będzie dla Was dużym problemem. Popatrzcie, po wejściu na tę stronę SendTeacher musimy... Tak, Basia, za chwilę pokażę generator dyplomu. Tak, spokojnie, za chwilę pokażę. Tu, gdzie mamy tą strefę printables, czyli takie do druku rzeczy, jak na to klikniemy, to popatrzcie, pierwsze, co nam się pokazuje, matematyka. Matematyka jest językiem uniwersalnym, więc wszystko to, co tu znajdziecie, też będziecie mogli sobie wydrukować. Trochę niektóre rzeczy się różnią, bo dzieciaki bardzo szybko w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych uczą się dodawania sposobem pisemnym, już nawet liczb jednocyfrowych, ale z wielu rzeczy można skorzystać. Na przykład, zobaczcie, można sobie wydrukować szablon kostki. I po kliknięciu na przykład na ten pierwszy zasób, wiecie co, ja pozamykam może te pozostałe strony, bo one mi strasznie tu spowalniają. O, proszę bardzo. A, jeszcze miałam Wam to zadanie pokazać. Dobra, za chwilę Wam pokażę. Ja tylko sobie tutaj, o dobra, z czego korzystałam, to ja już sobie to zamknę. To już też Wam pokazałam, dobra. Ok, i teraz patrzcie, jestem na tej stronie SendTeacher i pojawia mi się taki szablon kostki, ale uwaga, uwaga, ja sobie mogę tutaj wybrać model tej kostki. I druga od góry to jest ta tradycyjna kostka, cube, o proszę bardzo, tak? I możemy ją sobie pobrać, ale uwaga, wiecie co? Można tę kostkę też pobrać sobie i wykorzystać do zrobienia karty pracy i tutaj nanieść na przykład już jakieś obrazki albo litery, albo nawet działania, chociaż to bez sensu robić kostki z 6 tylko działaniami, ale na przykład można trudności ortograficzne tutaj wpisać, prawda? RZ, ŻZ, CH, samo H, UU i dziecko rzuca kostką i to, co mu wypadnie, to musi na przykład podać wyraz albo zapisać, jeżeli dobrze, to dostaje żeton. I teraz jak to zrobić? Popatrzcie. Mam tutaj szablon kostki. Co z tym robię? Klikam na print, czyli wydrukuj. Hop. I teraz uwaga, uwaga. Pojawia mi się ta kostka i ja teraz, jak kliknę prawym przyciskiem myszy, to robię coś takiego. Kopiuj grafikę. Patrzcie, kopiuj grafikę. Idę do mojej karty pracy. Nie, to nie tu. Gdzie ta karta pracy? O, zamknęłam ją. Nie, dobra, tutaj mam. Okej. I robię Ctrl V, czyli wklej. I zobaczcie, i tu mam moją kostkę. I teraz tutaj mogę pododawać obrazki, mogę pododawać litery, czy cokolwiek chcę, a potem wydrukować można na przykład posklejać z dzieciakami, chociaż to jest też trudne, ale jeżeli ktoś chciałby się pobawić w sklejanie kostek, nie ma sprawy, można to zrobić. Dobra, wrócę do mojej strony, tej SendTeacher, wrócę z powrotem, go back, widzicie, hop, ok, i znowu jestem tutaj. Mogę oczywiście wybrać sobie inną kostkę, na przykład o taką, proszę bardzo. Tych kostek jest bardzo dużo, więc możecie sobie tutaj, o proszę bardzo, można sobie nawet nie kostki, tylko całe figury można wydrukować. Dobra, idę dalej, jeszcze raz idę do tego printables, czyli przepraszam, bo coś mi się, strasznie mi się wolno ładuje tutaj dzisiaj internet, pewnie mój syn tu pożera wszystko na gry, ok? Idę na printables i matematyka. I teraz zobaczcie, możecie sobie na przykład wydrukować bingo zegarowe, czy na przykład jakąś kartę, gdzie dzieciaki będą musiały wpisywać tutaj godzinę przy pomocy, znaczy cyfrowo, tak? Tak jak widzą to na zegarku elektronicznym. Można też na przykład, zobaczcie, wydrukować sobie jakąś taką kartę dla pierwszaków, gdzie one będą musiały przeliczać elementy i wpisywać, ile tych elementów jest. Można też wydrukować sobie labirynty. Ja na poprzednim webinarze też mówiłam, jak wykorzystuję te labirynty, że tu na ścieżkach zapisuję działania matematyczne i dzieciaki muszą przechodzić przez ten labirynt i w momencie, kiedy natrafią na działanie, to muszą je rozwiązać. Można też sobie, o tutaj na przykład jest do określania rzędu setek, dziesiątek, jedności, tysięcy, takie paseczki, które się na siebie nakłada i wtedy powstają nam liczby i wiemy, że tam na przykład jest jak 4526, to mamy 4000, 5 setek, 2 dziesiątki i 6 jedności. Można sobie też wydrukować gotowy duży zegar, który dzieciaki mogą sobie później wykorzystywać do opracowywania, ale fajną rzeczą są tutaj magiczne kwadraty, które polecam. Popatrzcie, magiczne kwadraty polegają na tym, że trzeba załadowało się, że trzeba podopisywać liczby tak, żeby w każdym rzędzie poziomym i pionowym była ta sama suma. Trzeba tylko sprawdzić, tu chyba chodzi o liczbę 30, poczekajcie, 27, 33, 34. Za każdym razem musi być liczba 34, tak? 15, 26, tak, 34. Więc dzieciaki muszą tu podopełniać te magiczne kwadraty tak, żeby wszędzie zawsze było 34. Więc jakby są już też gotowe rzeczy, z których można skorzystać. Wrócę jeszcze, bo tu niżej jak zjedziemy, to poczekajcie, gdzieś tu była kostka taka matematyczna, ale teraz już jej nie widzę. O, jest, o, popatrzcie. Tutaj można też, tu jest fajna rzecz, uwaga, wybieramy kostkę i tutaj ścianki tej kostki też można modyfikować. Popatrzcie, tu jest coś takiego jak edit dice text. Popatrzcie, jak ja tutaj na przykład wpiszę liczby rzymskie, to jak sobie wydrukujemy taką kostkę, to dzieciaki będą rzucały i będą musiały nazywać miesiące. Akurat tutaj jest ich 12, 6, tutaj 7, tutaj będzie 8, 9, proszę bardzo, tu jest 10, 11 i 12, proszę bardzo, create, potem klikamy, hop, proszę bardzo i mamy kostkę z liczbami rzymskimi. Jak sobie ją wytniemy i skleimy, to mamy na przykład kostkę właśnie do miesięcy. Ja wydrukowałam sobie taką kostkę z minutami, jedną z godzinami, a drugą z minutami i dzieciaki musiały rzucać właśnie jedną kostką, która losowała godzinę, drugą losowały minuty i musiały na zegarze analogowym ustawiać wylosowaną godzinę. Trochę jest roboty przy robieniu tej kostki, ale wiecie, może na przykład na zajęcia wyrównawcze albo na jakieś takie korekcyjno-kompensacyjne, to w tym momencie nie potrzebujecie robić dla całej klasy takich kostek, być może to Wam się też przyda. Ok, wrócę jeszcze do tych printables, bo tutaj mamy coś takiego jak certificates and labels, czyli, uwaga, czy też litery, dokładnie, tak, czy litery można losować, świetnie. Popatrzcie, tu macie pierwszy generator dyplomów, takich certyfikatów, ale uwaga, popatrzcie, możecie sobie też wygenerować duże litery. Na przykład, jak potrzebujecie jakiegoś dużego napisu, proszę bardzo, tutaj mamy display lettering, wchodzimy w to, czekamy cierpliwie, aż się nam załaduje. Ok, o, proszę bardzo i mamy tutaj litery, ale możemy sobie wybrać, poczekajcie, o, tutaj możemy wybrać teksturę tej literki, jak chcemy napis jesień, proszę bardzo, no wiem, strasznie dużo tego jest. Można sobie wybrać jeszcze, jaki będzie na przykład taki z cieniem, ten tekst. Uwaga, tu jest choose letter size, to mamy jedną huge, to znaczy taka wielka, jedna na stronę, proszę bardzo, o, ciach, widzicie? I jedna wielka litera na stronę. Ania, masz całe wakacje, możesz przeglądać potem sobie te linki, odtwarzać webinar, zatrzymywać i przypominać wszystko, co było. Nie, żartuję, w wakacje odpoczywajmy, ale w wolnych chwilach, kiedy chcecie się jeszcze czegoś nauczyć, to zawsze polecam, żeby powracać do webinarów. Zapalę chyba światło, bo nie wiem, czy mnie widać, chociaż mnie nie powinno być widać, jak właśnie ekran, który pokazuje. Dobra, to mamy tutaj, jeżeli chodzi o SendTeacher, jak wrócimy tutaj macie jeszcze też właśnie te dyplomy i tu można je sobie też w dowolny sposób, mąż wygna, nie, no właśnie, to trzeba tak dozować, prawda, żeby się nie denerwował, okej, i teraz patrzcie. Tutaj możemy każdą rzecz edytować. O, tutaj jest edit text. Proszę bardzo. No i tutaj mamy tytuł, na przykład dyplom dla, tutaj jest podpis, pani Asia, tutaj jest Kasia, zobaczmy, poczekajcie, a tutaj jest data 26 czerwca. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Ja robię tak, że wpisuję i najpierw patrzę, o, dobra, aha, nie, dyplom, tu gdzie recipient to musi być dla, a tu gdzie dla wpisałam imię i nazwisko. To jeszcze raz, edit, tu miało być dla, bo właśnie pamiętam, że to trzeba było wpisać w innej kolejności. Dla i na przykład Kasi Kowalskiej. O, może tak zróbmy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. O, dyplom dla Kasi Kowalskiej. Dobra, może ten nie wygląda jakoś pięknie, ten napis też trzeba by było jeszcze zmienić, ale wiecie, tutaj generalnie można, tutaj jak będziecie sobie o na przykład foto, a nie, tu foto search, to że szukamy obrazu na Pixabayu można na przykład znaleźć. Use clipart, aha, dobra, tu są jakieś gotowe o na przykład, może nie ma tego jakoś tak szczególnie dużo, tak? Można swój własny obrazek dorzucić, o proszę, to by było fajne, z biurka wybiorę tego glutka, o proszę bardzo, widzicie? Ciach, mogę dorzucić sobie tego glutka, borders to są te ramki, o, proszę bardzo, i całkiem inaczej wygląda już dyplom, tak? I możecie sobie tutaj jeszcze pozmieniać czcionki i to do swojego własnego, o, proszę bardzo, tutaj czcionkę można zmieniać, gdzie font. No dobra, wezmę to, o, i już trochę inaczej wygląda, tak więc... No właśnie, także pokombinujcie, nie bójcie się tych stron, klikajcie, przeglądajcie, próbujcie, ja też się tak zawsze uczyłam, że tu kliknęłam, zobaczyłam, jak to wygląda, aha, nie, dobra, cofnę, tak więc bądźcie odważne jak wasze dzieciaki, bo wasze dzieciaki właśnie tak odważnie też często z tych stron korzystają. Ok, dobra, to macie ten SendTeacher, to jeszcze wam dorzucę, żeby nie było, że jest mało. Słuchajcie, jest fajna strona, na której możecie sobie generować karty do bingo. SendTeacher, dobra, jeszcze raz wrzucę tutaj do SendTeacher, nie ma sprawy. Ups, Ctrl-C. A, że całe dyplomy, dobra. Okej. Okay. Tak jak mówiłam, tam jest w printables, literacy i wtedy, nie literacy, tylko, dobra, jeszcze raz pokażę, tutaj printables, o to, i tutaj certificates and labels, to tutaj to było, te litery i dyplomy, tak? Ale przejrzyjcie sobie to literacy, to też jest bardzo fajne, tutaj można robić na przykład takie etykietki, o Jezu, to jest super, właśnie, popatrzcie, tu można robić etykietki z napisami, na przykład jak uczycie globalnie czytać, albo jakiś wyraz podstawowy, albo w ogóle jakieś takie etykietki na, nie wiem, na szafki, to tutaj te wszystkie literki można też zrobić kolorowe, rameczki kolorowe, to jest naprawdę, no, ta strona jest genialna, ja ją uwielbiam, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna. Można by było chyba na tej całej stronie zrobić jeden webinar. Dobra, idę do bingo, uwaga, wrzucam bingo i teraz tak, popatrzcie, jak zrobić to bingo. Jak wejdziecie na stronę, to mamy coś takiego jak tu bingo card generator. Proszę bardzo, klikamy. Uwaga, moje bingo będzie ortografia, RZ czy rzet. Pokażę wam sposób, pomysł, jaki ja wykorzystałam z moimi uczniami. Jak ja to zrobiłam? Najpierw ustawiam sobie rozmiar mojego bingo 3x3, że nieważne ile ja wyrazów tutaj wpiszę, to karta zawsze się wygeneruje taka 3x3. I teraz uwaga, co ja robię? Wpisuję wyrazy z trudnościami z RZ i z rzet, ale robię tak, że tam gdzie ma być rzet, to robię kropki. Róża, burza, korzeń, żółty, co tu dalej, poczekajcie, możecie podrzucić jakieś wyrazy, wierzba, kożuch, żółw, dobra, żółw, morze. Tylko z tym morzem jest, wiecie, ostatnio na webinarze chłopiec mówi morze czy morze? Ja mówię, no właśnie, bo może pojadę nad morze. Marynarz, super, marynarz, dobra, brzuch, okej, brzuch, super, żaba. Widzicie, i tu te wyrazy już się nie pojawiają, które ja tu wpisuję, ale one się pojawią na innych kartach, które się wygenerują. Dobra, jeszcze wpiszę porzeczka i wieża na przykład. Dobra, i teraz uwaga. Tych wszystkich wyrazów, koleżanka, dobra, może być koleżanka, dobra. I teraz patrzcie, z tych wszystkich wyrazów, które ja tu wpisałam, ten program wygeneruje mi różne karty do gry w bingo. Co klikam? Aha, jeszcze patrzcie, tu mogę sobie zmienić na przykład kolor, o różowy jak chcemy, albo na przykład taki zeszytowy, albo na przykład w zieleni bardziej, nie, zieleń brzydka. Dobra, weźmy sobie ten notepad, bo on był taki dosyć przyjazny dla naszej drukarki. Ok, i teraz patrzcie, co robimy. Klikamy Next Step, hop, i uwaga, co mamy? 30 kart możemy pobrać za darmo, 30 różnych. Patrzcie, jak na to kliknę, klikam Let's Go, ok, i teraz tu jak kliknę Print All, czyli wydrukuj, jak widzimy drukarkę, znaczy, że trzeba drukować i mamy coś takiego jak Download, czyli pobierz, hop. I uwaga, czekamy chwilę, dobra, i teraz najpierw mamy wszystkie wyrazy, które ja wpisałam. To są wszystkie wyrazy, które ja wpisałam w ogóle tam w tą tabeleczkę. Natomiast patrzcie tu, widzicie, wygenerowały się różne karty. Tu jest żółw, korzeń, wieża, porzeczka, a tutaj jest wierzba, marynarz, porzeczka, widzicie? One się wygenerowały po prostu w różnej konfiguracji. I teraz co robimy? Rozdajemy każdemu uczniowi taką kartę i gramy w bingo, ale robimy to tak. Mówimy wyraz, na przykład żółw. I każdy, kto znajdzie ten wyraz żółw u siebie na swojej karcie, najpierw musi wpisać, jakie tu jest ży, a potem na przykład zaznaczyć albo, nie wiem, albo samo wpisanie już jest jakby zakreśleniem pola, tak? Wpisuje trudność ortograficzną i w kółeczko bierze albo skreśla. I tak dalej. I w momencie, kiedy ktoś uzyska 3 w linii, woła bingo, ale zabawa się nie kończy, ponieważ mówimy, dobra, szukamy następnego bingo, no i znowu, i dalej wymieniamy te wyrazy, potem znowu za chwilę ktoś woła bingo, tak? Ja lubię bardzo tę grę, bo ona w zasadzie to trwa aż do samego końca, bo jak już tam 5-10 osób znajdzie bingo, to ja mówię, dobra, a teraz gramy, kto będzie miał całą kartę wypełnioną w bingo. I bardzo często jest tak, że ci, co na samym końcu, wiecie, już ostatni wyraz, jeszcze im tylko potrzebny ten marynarz. Ja mówię marynarz, a oni wtedy wszyscy bingo, wiecie, i oni są na końcu, ale cieszą się po prostu tak, bo wiecie, wszystko zdobyli, ostatni krzyknęli najgłośniej, że już tylko im tego jednego brakowało. To jest naprawdę, czy ponownie można znów pobrać na nowych 30 kart innych, tak, z innymi wyrazami. Oczywiście, wtedy trzeba by było wpisać inne wyrazy, tak? Czy one się na nowo generują w innej konfiguracji? Nie wiem, trzeba by było spróbować. W sumie nie pobierałam 2 razy tych samych, więc trzeba by było spróbować. Chociaż wiecie co, w edukacji zdalnej jest jeszcze jeden tutaj myk, który wam się może spodobać, popatrzcie. Jak klikniecie tam sobie te 30 kart free, to uwaga, uwaga, popatrzcie, co się tutaj wygenerowało. Tu się wygenerował taki link do karty online. Jeżeli łączycie się z dzieciakami, na przykład, nie wiem, na Teamsach albo na G Suite, to możecie im wysłać ten link i każdy uczeń, który kliknie w ten link, będzie miał przed sobą na komputerze tę kartę i uwaga, zobaczcie jak ona działa, ja Wam wysyłam teraz tę kartę, kliknijcie sobie na nią i zobaczcie, co Wam się pojawi na ekranie komputera. Ja też kliknę, ciach, u mnie pojawiła się taka karta, czy u Was pojawiła się taka sama, w sensie takim, tak, tylko jedna dla jednego ucznia, inna właśnie, widzicie, każdy ma inną, dokładnie, ja mam wierzba, marynarz, porzeczka, u Was mogą być inne te wyrazy, no i znowu Wy jesteście prowadzącym zabawę, a dzieciaki co robią? Uwaga, na przykład mówię wyraz korzeń, zaznaczam, a na przykład w zeszycie zapisuję sobie ten wyraz z trudnością już prawidłową, albo dzieciaki na czacie mogą wpisywać na przykład ten wyraz korzeń i wtedy utrwalamy pisownię, tak? W innej konfiguracji, dokładnie. Porzeczka mamy, może ciach i mamy bingo na przykład, tak? Więc można dokładnie tak, można w ten sposób się też bawić właśnie z dzieciakami jeszcze w edukacji zdalnej, więc możecie wykorzystać w piątek albo po niedzieli. Bardzo się cieszę, że się spodobało. Wiedziałam, że Wam się spodoba. Super. Jak dodaje się krzyżyki, trzeba kliknąć na dany wyraz. O, tak? Trzeba kliknąć na ten wyraz. No wiadomo, że dzieciaki mogą sobie pododawać krzyżyki, wiecie, no to już jakby nie będziemy tego, ale no mam nadzieję, że jakby no będą się też chciały bawić i będą w miarę uczciwe, ale możecie zrobić na przykład tak, że jeżeli oni potrafią, jeżeli ktoś będzie miał bingo, to robi na przykład zrzut ekranu, ciach, i wtedy musi wysłać pani na przykład na czacie, jeżeli wasze dzieciaki potrafią to robić, tak? Oczywiście to w tym momencie można na przykład tak zrobić. I teraz gdybym była uczniem, to o proszę bardzo, ten zrzut ekranu, który sobie przed chwilą zrobiłam, wysłałabym wam jako nauczycielom. Generator krzyżówek, ok, pewnie, że jest, oczywiście, że jest, dobra, zaraz pokażę, to teraz uwaga, zanim pokażę Wam generator krzyżówek, to pokażę Wam jeszcze, niektórzy potrafią udostępnić ekran, proszę bardzo, jakich mamy uczniów, widzicie? No oni potrafią bardzo dużo rzeczy. Powiem Wam, że no, takim plusem chyba tej edukacji zdalnej jest to, że dzieciaki podniosły swoje kompetencje cyfrowe, prawda? O, Katarzyna nam rzuciła tutaj progmarnet, rozumiem, że to jest do krzyżówek, tak? Ja tego nie znam, a może znam, a po prostu zaraz sobie tutaj, dobra, Ctrl C, to wejdę tutaj, gdzie bingo. Progmarnet, coś nie działa, nieosiągalna, o właśnie, dobra, to jakbyś Katarzyno mogła nam jeszcze raz wrzucić link może cały, to byśmy tutaj sobie sprawdzili. Dobra, wiecie co, jest taka fajna strona, o dobra, aha, okej, to ja sobie to skopiuję, to w takim razie jeszcze raz spróbujemy, ciach. Dobra, a dobra, tak, ja to kiedyś widziałam, tylko trochę to było jakoś dla mnie takie oporne, może nie miałam jakoś siły, żeby to rozkminić, więc dobra, znam tę stronę, ale z niej jakoś tak za często nie korzystam. Ale wierzę, że jest w porządku, widzę, że tutaj też są wykreślanki, jakieś testy wyboru, testy historyjek, także myślę, że można sobie tutaj, fajnie, że się dzielicie, super, że się dzielicie między sobą, jak macie jakieś linki, które warto komuś udostępnić, to możecie tutaj się z nami podzielić. Dobra, słuchajcie, jest tutaj bardzo fajny taki generator, na przykład napisów takich spiralnych, na przykład można tutaj jakieś zdanie już niedługo wakacje, 22 czerwca zaczyna się lato, do szkoły wracamy 1 września i kropka, i wykrzyknik nawet, nie ma innej opcji. I teraz patrzcie, klikam tutaj na preview, tu wpisałam zdania, 3 zdania, klikam preview, uwaga, widzicie? I tu mi się wygenerował taki obrazek z tym zdaniem, ale on jest jakby zawinięty tylko raz, więc co zrobić, żeby było tego tak dużo, to popatrzcie, kopiuję to sobie, kopiuję, Ctrl C i Ctrl V jeszcze raz i Ctrl V jeszcze raz, kilka razy to wklejam sobie i teraz robię preview, o, widzicie? I teraz nam się wygenerowało taki ślimak, można tych zdań tutaj więcej wpisać, ja wpisałam tylko 3. Zadaniem dzieciaków jest jakby odseparować te zdania od siebie i odczytać je, tak? Więc tutaj można na przykład w jakiś ciekawy sposób hasło gdzieś umieścić, albo na przykład mogłyby tu być jakieś wyrazy, poczekajcie, już wiem, na przykład mogłoby być tak, mama, dobra, Ctrl-C, teraz będzie na przykład ta, później znowu mama, tata, siostra, a tutaj będzie zdanie na przykład jutro idziemy do kina, na przykład jak chcecie dzieciakom zrobić niespodziankę, to będziecie robić jutro, a one nie wiedzą, że idziecie jutro do kina, to patrzcie, robicie coś takiego, widzicie, później to całość kopiujecie, Ctrl-C, ja wiem, że ja szybko działam, ale mam nadzieję, że wy nadążacie i teraz patrzcie, robię preview, hop, widzicie? Zobaczcie, mamy tutaj wyrazy mama, tata, siostra, ale później między nimi jest umieszczone zdanie, jutro idziemy do kina i to może być na przykład niespodzianka dla dzieciaków, tak? Tak więc można na przykład wśród innych wyrazów umieścić jakieś zdanie, które będzie informowało dzieciaki o tym, co będziemy robić. I teraz co robimy? Klikamy download, proszę bardzo, i mamy pięknego ślimaka z zakodowanym hasłem. Tutaj też można na przykład zrobić taki napis, który będzie taką falą, też możecie jakoś, nie wiem, śmiesznie polecenie tutaj umieścić albo wyrazy do odszukania. Czasem na przykład robimy takie zadania na, nie wiem, zapamiętywanie wyrazów z trudnościami i dzieciaki wśród tych wyrazów, które tutaj wpiszecie, będą musiały odszukać tylko wyrazy z RZ, tak? I wtedy w jakiejś takiej śmiesznej, ciekawej formie. Albo można zrobić chmurę wyrazową. Zobaczcie, z tego napisu mama, tata i tak dalej, zróbmy sobie chmurę wyrazową. Preview, proszę bardzo, mama, tata, widzicie? Co wpiszemy tutaj, to z tego nam zrobi taką chmurkę wyrazową i jeszcze możemy sobie nawet wybrać inny wygląd. Proszę bardzo, już daję link. O, może to być kot. Albo może to być na przykład kobieta i mężczyzna, ok, nie ma sprawy, zobaczmy jak to wygląda, o proszę bardzo, mama i tata, widzicie? Proszę bardzo, Ctrl-C i wrzucam link, ciach. To jest to, dobra, o jak mało czasu już mamy, ok, to lecimy teraz dalej, to już mamy zamknę, to już też mamy zamknę, to teraz pokażę Wam, jak właśnie, nie wiem czy byłyście kiedyś na webinarze Karoliny Żelazowskiej o Canwie, jeżeli nie, to polecam, bo Canva to jest, ja nie będę dzisiaj opowiadała o Canwie, ale polecam, bo to jest świetne narzędzie i w tym narzędziu robię bardzo często, może nie karty pracy, ale robię dyplomy, robię różnego rodzaju ogłoszenia, etykietki, chociaż czasem zdarzyło mi się też, tak jak na przykład tutaj, zrobiłam kostki do gry, do druku i ja Wam już to też udostępnię, żebyście mogły sobie z tego skorzystać. Kopiuj link. Zaświadczenie z pierwszej części. Niestety zaświadczenia są zawsze przez 10 dni jakby czynne, bo wy generujecie sobie sami te zaświadczenia, a potem ten link niestety wygasa, tak? Ale można, ale tak jak tutaj już Marlena wcześniej, można zapytać, o dziękuję bardzo, czyli pytanie pod adres mailowy kontakt@cyfrowydialog.pl. Dobra, więc na przykład w Canwie zrobiłam sobie takie kostki, to już Wam wrzuciłam, albo na przykład dyplomy, zobaczcie, widzicie, takie zachęcające do czytania. No i tutaj mamy takie różne śmieszne hasła i też Wam tutaj wrzucę kopiuj. SendTeacher nie widzę opcji druk lub zapisz. OK. Powinno być print. Zaraz, dobra, to wejdę do SendTeacher szybciutko. OK, spróbuję na szybko pomóc. Certyfikat. OK. I teraz tutaj wchodzę w certyfikat. Już Basia, będę Ci za chwilę mogła pomóc, tylko mi się załaduje. O właśnie. Basia, popatrz, tu jest na zielono print preview. Print preview. Powinno być coś takiego. Jak klikniesz na to, popatrz. O, widzisz? To masz ten certyfikat pokazany w całości i teraz uwaga. Albo drukujesz od razu print page, albo pobierasz jako PDF. Tak? PDF. I w ten sposób można to wydrukować albo pobrać. Jak kliknęłabym print page, to widzicie, od razu mi się pojawia jakby okno drukarki i mogłabym to zacząć drukować. OK, super, dobra. I teraz chciałabym, proszę bardzo, i teraz, o właśnie, teraz chciałabym Wam pokazać ten dyplom Scratcha Juniora, który zrobiłam dla dzieciaków i też możecie... tak, można tak zrobić kartki do nagród książkowych oczywiście i chciałam Wam pokazać ten dyplom ze Scratcha Juniora, który możecie sobie pobrać i który możecie wydrukować dzieciakom. Jeżeli korzystałyście w tym roku ze Scratcha Juniora z dzieciakami, to taki dyplom na osłodę na koniec roku, myślę, że na pewno będzie im się podobał. Ja już Wam tylko wrzucę, poczekajcie, wrzucę Wam link do tego, dyplom Scratch Junior, o właśnie, on jest tutaj, uwaga, uwaga, leci link. I będzie można go sobie, pobrać i wydrukować, ale przypominam, na koniec wszystkie linki Wam jeszcze dostarczę, więc mam nadzieję, że będziecie mogły do tego wrócić. Na przykład zobaczcie, jeszcze fajną rzecz, tak jak przeglądałam rzeczy na Canwie, to fajną rzecz zrobiłam, znaczy myślę, że fajna, podczas nauki zdalnej. Dzieciaki wykonywały zadania, czy to w kartach pracy, czy no, jak gdzieś były jakieś pisemne zadania, to ja im wysłałam taki plakat, który pokazywał im, jak może nie to, że ocenić tą swoją pracę, tylko zaznaczyć, czy one robiły te prace samodzielne, nie, czy potrzebowały pomocy. To było dla mnie informacją fajną, że na przykład jak dziecko robiło jakieś zadanie na karcie pracy i postawiło przy nim zieloną kropkę, to dla mnie to była informacja, że dziecko zrobiło to samodzielnie. Jeżeli postawił żółtą kropkę, to znaczy, że tam mama trochę tylko pomogła, ale jeżeli postawił czerwoną, to znaczy, że no nie umiałem tego zrobić i potrzebowałem pomocy. U nas w szkole nie ma też oceniania tradycyjnego, tylko ocena kształtująca, więc jakby to jest też element tej oceny kształtującej. Ja też poprosiłam rodziców, żeby pilnowali tego, żeby to w miarę uczciwie też przebiegało, bo dla mnie to była taka informacja zwrotna, czy dziecko faktycznie pracowało samodzielnie i że to żaden grzech, jeżeli nie wiedziało, jak zrobić to zadanie, bo dla mnie to też była informacja, że następnym razem być może takie zadania powinnam inaczej wytłumaczyć dzieciakom, powinnam na przykład nagrać jakiś filmik instruktażowy, tak, i tak dalej. I tak często robiłam z zadaniami matematycznymi, bo widziałam, często było tak, że dzieciaki zaznaczały albo żółte, albo czerwone kropki, to wtedy robiłam tak, że po prostu nagrywałam dla nich ekran mojego komputera, albo łączyliśmy się i już na jakby bezpośrednio tak na live'ie tłumaczyliśmy sobie te zadania tak, żeby dzieciaki miały możliwość potem wykonania ich samodzielnie, czy żeby po prostu też zrozumiały. Więc taki plakat też Wam tutaj wrzucę. Poczekajcie, tylko tutaj zmienię, o właśnie. i wrzucam Wam ten plakat. Może Wam się przyda, tak? Może Wam się akurat przyda. Nie mówię, że koniecznie, ale być może komuś. No i jeszcze jedną rzecz, którą chciałam Wam dać, bo we wrześniu będzie Dzień Kropki. Znacie zapewne Dzień Kropki. Zrobiłam kiedyś takie plakaty motywacyjne i rozwiesiłam na całej szkole, w całej szkole. Świetnie, cieszę się, że znacie. I te plakaty motywacyjne to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, więc polecam też, można wydrukować i rozwiesić. Zobaczcie, dzisiaj masz kolejną szansę, albo niezwykłe rzeczy zdarzają się wtedy, gdy próbujesz. Jest ok, jeśli nie wiesz, ale nie jest ok, jeśli nie próbujesz. To jest w ogóle hasło moje i moich uczniów. Zawsze sobie je powtarzam, że jest ok, jeżeli nie wiesz, tak? Możesz nie wiedzieć, ale nie jest ok, jeżeli nie próbujesz. Z uśmiechem ci do twarzy, podążaj za marzeniami, pamiętaj, bez ciebie nic nie byłoby takie samo i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że te hasła też Wam przypadną do gustu i Wam się przydadzą. No i jeszcze jedna rzecz na Dzień Kropki, to już jest ostatnia rzecz. Dziękuję, bardzo się cieszę, że Wam się podobają. Zrobiłam coś takiego, że dzieciaki, wydrukowałam takie duże, zalaminowałam i dzieciaki tutaj wpisywały, co potrafią. Potrafię świetnie na przykład śpiewać, a jaka jest Twoja supermoc? I one z tymi tabliczkami, wiecie, miały zdjęcia. To tak fajnie, potem wywiesiliśmy sobie przed klasą na tablicy, to tak super wyglądało, bo to wisiało bardzo długo i to też tak motywuje te dzieciaki i pokazuje inne, też zachęca, albo na przykład jestem mistrzem w czymś tam, na przykład nie wiem, w bieganiu, tak? I tu jeszcze robiłam coś takiego, dobra, do tego macie, jestem dzielny, bo nie boję się pająków, jestem dzielny, bo nie płaczę bez powodu, jestem dzielna, ja nie pamiętam, co to była za lekcja, ale to była z pierwszakami chyba taka lekcja i coś tam rozmawialiśmy o tym, że oni są dzielni, i właśnie na przykład nie płaczę bez powodu, albo jestem dzielna, bo chodzę sama do sklepu, albo nie boję się zastrzyków, prawda, czy coś w tym stylu, nie boję się ciemności, ale też była taka chmurka, gdzie oni mogli sami napisać jestem dzielny, bo i na przykład to było z pierwszakami, to chyba ja wpisywałam tam nawet i ta była zalaminowana i wtedy... Tak, te niektóre właśnie to były odpowiedzi dzieciaków, że one mówiły, że w jaki sposób pokazuje swoją dzielność, na przykład, że jestem dzielny, bo właśnie nie boję się zastrzyków, albo chodzę sam do sklepu, tak? Ale można też zrobić właśnie taką chmurkę, gdzie już później indywidualnie każdy będzie mógł sobie to powpisywać. Także to. Patrzę, czy ja coś jeszcze tutaj dla Was mam, ale to chyba już byłoby tyle. Wrzuciłam sobie tutaj jeszcze wcześniej link do Learning Appsów, ponieważ wrzuciłam to w kontekście tych butonów. Pamiętacie tam, co wrzuciłam Wam taki generator tych przycisków i wiecie co, ja wykorzystałam, zaraz Wam pokażę, te butony też do robienia zadań w Learning Appsach. Zaraz może Wam pokażę jakąś przykładową. Na przykład tutaj, patrzcie, dla pierwszaków robiłam takie zadanie. Widzicie? I robiłam coś na zasadzie dopasowywania pisma takiego pisanego i liter czytanych i to, co tutaj zrobiłam, to był zrzut ekranu też z jakiegoś chyba programu, gdzie było takie pismo pisane, litery pisane, a te wyrazy zrobiłam właśnie w tym da button, tak? I tutaj możemy sobie łączyć. Pokażę Wam jeszcze inne przykładowe, na przykład, gdzie słyszysz tę sylabę, proszę bardzo, kiedy... Aha, to tutaj jest tak jakoś nieładnie, parasol, dobra, no to parasol jest tutaj, tak, ale pokażę Wam jeszcze może inne, połącz takie same wyrazy, tutaj też chyba jest na zasadzie, właśnie, nie, i te napisy są zrobione, widzicie, całkiem inaczej wygląda takie zadanie, jeżeli my je oprawimy graficznie fajnie. tak? Bo jakbyśmy napisali w tym Learning Appsie tak normalnie wyrazy, to już nie byłoby takie ciekawe, ale jak są wyrazy kolorowe, to już to znowu też przyciąga dzieciaki. A, wiem, co miałam wam pokazać. Generator, poczekajcie tylko, gdzie to było? Ja miałam jeszcze dla was generator dyplomów i teraz mi ten link gdzieś tutaj uciekł. Zaraz to znajdę. O, jest, dobra, mam. Słuchajcie, jest taka strona, która się nazywa eduzabawy.com. Nie wiem, czy ktoś tu wcześniej wrzucił, bo nie śledziłam tak dokładnie czatu. Popatrzcie, eduzabawy. I teraz uwaga, jak wejdziecie na tą stronę eduzabawy, to tutaj jest coś takiego jak generatory. O, proszę bardzo. I patrzcie, tutaj macie generator dyplomów, macie generator odznak dla dzieci, macie generator kart pracy, zaproszeń i listów i w ogóle czego tam tylko chcecie, więc i to wszystko jest po polsku, więc o właśnie, super, bardzo się cieszę, że niektórzy znają, bo ja tę stronę w ogóle też niedawno odkryłam, więc nie wiem, czy ona jest jakaś tam zupełnie nowa, ale na przykład w generatorze kart pracy, zobaczcie, jak wejdziemy w generatory kart pracy, to popatrzcie, jakie fajne, mamy też karty do kodowania, na przykład statki, mamy, szlaczki nie lubię, ale na przykład kodowanie dyktandograficzne, albo na przykład zobaczcie takie, jak robiłam te zagadki matematyczne i tak dalej, więc zobaczcie, bardzo fajne, globalne czytanie, proszę bardzo, o i jest generator krzyżówek też, tak? Jest też generator krzyżówek. No i tutaj w tych generatorach też znajdziecie właśnie generator dyplomów i tutaj myślę, że to będzie chyba fajniejsze niż ten SendTeacher. Przepraszam, Basiu, że ci najpierw pokazałam SendTeacher i się tam musiałaś namęczyć, ale tutaj jest chyba trochę prostsze, bo jest też przede wszystkim po polsku i nie musimy, ale zawsze jakaś to dodatkowa nauka i umiejętność. Dyplomy jesienne, przedszkolne, proszę bardzo, na Dzień Chłopaka. Zobaczcie, jak dużo fajnych. Także mam nadzieję, że z tego uda wam się skorzystać. No dobra, to ja już kończę współdzielenie ekranu, bo to już chyba wszystko, co chciałam wam pokazać, chociaż jeszcze oczywiście obiecany link, tylko poczekajcie, bo jeszcze tutaj wrzucę tak, generator dyplomów i kart pracy po polsku. Dorzucę ten link, który właśnie przed chwilą wam... Aha, gdzie on teraz jest? Czy ja go nie zamknęłam? Nie, dobra, jest. Ctrl-C, Ctrl-V. Dobra, i udostępniam wam link do pliku ze wszystkimi linkami, które dzisiaj dla was zebrałam. Gotowe i tylko wrzucę, a wy mi powiedzcie, czy działa, czy ja to dobrze udostępniłam. A ja w tym czasie uratuję moje gardło. Działa, super. O, a ja już widzę, że 18 osób jest już na tym, na 19, bo to widać też, jak ja jestem zalogowana i to jest mój plik, który ja tworzyłam, to jak ja go udostępniam, to ja go potem widzę, znaczy widzę, że inni ludzie korzystają z tego. O, już jest 25 osób, super. Bardzo się cieszę, kochani, że byliście. Mam nadzieję, że nie przestraszyłam was nadmiarem tych rzeczy. Pamiętajcie, że możecie wracać sobie do webinaru, zatrzymywać i gdzieś tam jeszcze raz obejrzeć to, o czym mówiłam. Jeżeli coś nie było jasne, to przepraszam, bo może gdzieś tam niezbyt jasno tłumaczyłam, ale mam nadzieję, że to, co wam pokazałam, przyda wam się w pracy i będziecie tworzyć swoje własne ciekawe karty. Pamiętajcie, podzielcie się zawsze nimi z innymi nauczycielami, a inni nauczyciele też na pewno się podzielą z wami. Ciekawa noc przed nami. Ha, nie, ja tak nie chciałam, żeby tu zarywać noce. Bardzo się cieszę, że byliście i bardzo dziękuję za wasze odwiedziny. Nie wiem, czy się spotkamy, czy zobaczymy się, więc życzę wam wszystkim udanych wakacji, spokojnych przede wszystkim. Odpocznijcie od nauczania zdalnego i pełni nadziei czekajmy na 1 września. Tego życzę Wam i sobie, żebyśmy się tak normalnie w tej szkole spotkali i żeby wszystko wróciło do takiego trybu, jak było. I jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i zdrowia i dobrej pogody. Także trzymajcie się ciepło, pa, pa. Dziękuję. Będziemy tęsknić. Dziękuję, ale mi miło.